przy pierwszym pytaniu. A, żeby nie odpowiedzieć na wszystkie. Tak, to jest dobrze. No, odświeżyłem go sobie dzisiaj specjalnie. Już jesteśmy online, jak rozumiem. Dobrze. Witam Państwa wszystkich serdecznie na kolejnej debacie międzynarodowej w Bibliotece na Koszykowej w Warszawie. Podkreślam w Warszawie, bo jak się jest z Warszawy, to Biblioteka na Koszykowej jest tak oczywistym miejscem, a nie wszyscy, którzy dzisiaj się do nas przyłączyli, są tu na sali, bo mamy również transmisję w internecie. Także witam Państwa na sali, witam wszystkich tych, którzy dołączyli do nas online. Dzisiaj Państwa i moim gościem jest Jakub Dymek, publicysta związany z tygodnikiem Przegląd, kiedyś związany z krytyką polityczną, człowiek o poglądach lewicowych i patrzący z takiej troszeczkę lewicowej perspektywy, ale lewicowej, a nie lewackiej. Przy okazji zaznaczam, Kuba należy do tej części młodej lewicy, która nie czuje niechęci w stosunku do ludzi uboższych, co jest bardzo istotne, dlatego że również i pewien rodzaj lewicy takiej nielubiących ludzi ubogich w Polsce istnieje. Także czy coś pominąłem? Podcast jeszcze pominąłem. Ach, przepraszam. I autor oczywiście podcastu Dwie lewe ręce. A proszę Państwa, porozmawiamy sobie na temat, który jest chyba rzadko w Polsce poruszany, chociaż powinien być. Mianowicie, dlaczego niecały świat patrzy na wojnę w Ukrainie, na rosyjską napaść na Ukrainę w taki sam sposób, jak my na to przynajmniej w zdecydowanej większości patrzymy. I co też powinniśmy zrobić, żeby ta część świata, która trochę inaczej patrzy, spojrzała na tą kwestię naszymi oczyma. Myślę zresztą, że to jest w ogóle zagadnienie, które w zasadzie wykracza poza kwestię wojny w Ukrainie. Bo wojna się kiedyś skończy, a ta różnica percepcji jest dość kluczowa. To może zacznijmy od takiego zupełnie jakby oczywistego pytania, żeby uporządkować sobie mapę świata w naszych głowach. Czy to jest tak, że globalne południe stanęło po stronie Rosji albo niejednoznacznie stanęło po stronie Ukrainy? Jak ten świat wygląda? Dziękuję Witku za to pytanie, dziękuję za zaproszenie i za to przedstawienie mnie. Dziękuję również Państwu za przybycie w ten piękny, wczesno już jesienny lub późnoletni warszawski wieczór. Dla mnie to wielki zaszczyt w ogóle występować po tej stronie sali, bo jestem po raz pierwszy w tym historycznym gmachu Biblioteki na Koszykowej w roli nie studenta albo nie dziennikarza, który przeprowadza research, ale tego, kto zabiera tu głos, i stąd jest to dla mnie bardzo miła okazja. I dziękuję Ci, Witku, że mnie zaprosiłeś. Prawda jest taka, że gdyby nie Witek, to w ogóle nikt by mnie nie dawał zabierać głosu na tematy międzynarodowe w Polsce i dlatego założyłem podcast. Odpowiadając na Twoje pytanie, my w Polsce zwykliśmy uważać, że nasza perspektywa na konflikt, na inwazję Rosji na Ukrainę jest uniwersalna. Jest po prostu prawdziwa, moralnie słuszna, wynika z trzeźwej analizy sytuacji i właściwie nie byłoby nic dziwnego w tym, gdyby wszyscy na świecie ją podzielali, bo przecież to jest obowiązująca właściwa perspektywa. Problem z tym ujęciem rzeczywistości polega na tym, że w rzeczywistości jest dokładnie odwrotnie. Otóż polska perspektywa nie jest uniwersalna. Co więcej, w wielu miejscach na świecie, ba, można by zaryzykować stwierdzenie, że w większości świata poglądy, które my uznajemy za kompletnie normalne, oczywiste i wręcz przezroczyste, bo się nad nimi nie zastanawiamy, wcale do większości nie należą. I tu podeprę się dwiema liczbami. Po pierwsze, państwa, które wspierają Ukrainę przeciwko rosyjskiej agresji, odpowiadają dzisiaj za mniej więcej 70% światowego krajowego produktu brutto. To jest zdecydowana większość światowej gospodarki i to są najzamożniejsze światowe gospodarki. Gdy jednak spojrzymy, ile ludzi mieszka w tych państwach, to proporcje nam się kompletnie odwrócą. Otóż dzisiaj w krajach, które albo pozostają neutralne wobec tego konfliktu, albo w sposób umiarkowany lub jednoznaczny wspierają Federację Rosyjską, mieszka około 70-85% globu, jakieś 6 miliardów ludzi. Kuba, mieszka w krajach. Przepraszam, pozwolisz, wejdę w słowo. Było takie słynne głosowanie w zgromadzeniu ogólnym ONZ, które Rosja sromotnie przegrała.
Po stronie Rosji stanęła Białoruś, chyba... Syria, Erytrea, Korea Północna... Iran chyba jeszcze. Jak Iran dobrze, i wielokrotnie, ale... Więc jak to jest? Czy jest więcej tych neutralnych jednak zdecydowanie niż tych stojących po stronie Rosji? Bo w tym, co powiedziałeś, wynikałoby, z tego, co ty powiedziałeś, wynikałoby, że no jest jakaś znaczna ilość państw po stronie Rosji. Właśnie to pytanie, czy po stronie... To chciałem rozwinąć w dalszej części tej wypowiedzi. Mhm. Zgodzimy się, znaczy jedna rzecz jest uniwersalnie prawdziwa. Nie podzielają oni naszej perspektywy. Okay. Z tym się możemy zgodzić. No. Czy oni pozostają wobec tego konfliktu neutralni, czy lawirują, to zaraz będziemy mieli okazję opowiedzieć, jak sądzę, in extenso. Czy głosują wprost po myśli Federacji Rosyjskiej, to jest drugorzędne. W tej części wywodu chciałem tylko pokazać, że oni nie myślą tak jak my. Czyli że o ile 70% globalnego PKB to jest ten Zachód plus sojusznicy, tak 70 czy 85% ludzi mieszkających na świecie to już nie jest ten Zachód. To jest ta część świata, która nie uważa naszej optyki za obowiązującą i słuszną. A druga liczba, tylko druga cyfra, którą chciałem się podeprzeć, ja nie wiem, czy w tekście jej nie ma, więc to powiem po raz pierwszy. Niedawne badanie Pew Research Center pokazało, że społeczeństwo polskie, nie mówiąc już o polskiej elicie władzy, jest najbardziej proamerykańskim i najbardziej pronatowskim społeczeństwem na świecie. Czyli ze wszystkich przebadanych państw poparcie dla Stanów Zjednoczonych i poparcie dla Sojuszu Północnoatlantyckiego jest w Polsce większe, nie tylko niż w Korei Północnej, Kanadzie czy Francji, ale większe nawet niż w Stanach Zjednoczonych. Znaczy więcej Polaków uważa Stany Zjednoczone za państwo, które robi dobrze na świecie niż samych Amerykanów. Dlaczego to jest ważne? Że za każdym razem, myślę, należy robić ten krok wstecz i wkładać naszą perspektywę w pewien nawias. Bo ilekroć mówimy z polskiej perspektywy, to prawdopodobnie mówimy z perspektywy, która już w samym punkcie startu jest dużo bardziej proamerykańska i dużo bardziej entuzjastyczna wobec Zachodu, struktur zachodnich, zachodniego punktu widzenia, niż gdziekolwiek indziej na świecie. Nawet wśród najbliższych sojuszników Stanów Zjednoczonych, bo tu mówię, wymieniłem Koreę Południową, Kanadę, Francję czy wiele innych państw. I teraz, przepraszam za ten długi wstęp, ale sądzę, że te cyfry były niezwykle ważne. Pytanie brzmiało, czy te państwa są po stronie Rosji, czy są neutralne, czy w co one grają. Sądzę, żeby nie przedłużać tej wypowiedzi, najprostsza odpowiedź, no są po swojej własnej stronie. To znaczy, nie przyjmując naszej perspektywy za obowiązującą, realizują swój narodowy interes, tak jak go rozumieją, starając się, i to będzie ważny wątek, jak sądzę, w kolejnych pytaniach, starając się zachować wygodny dystans do obydwu bloków, tak jak je widzą. Słusznie zwróciłeś uwagę na to głosowanie na Zgromadzeniu Ogólnym ONZ. Tak, państw, które w świadomy, czytelny, deklaratywny sposób popierają inwazję Rosji na Ukrainę, jest garstka. I to są właściwie wyłącznie państwa z grupy klientów de facto Moskwy. Z wyboru lub z przymusu, ale państw zepchniętych do relacji klienckiej. Tu możemy mówić o kilku krajach na świecie, które są tak obłożone sankcjami i też w jakimś sensie tak pozbawione manewru na arenie międzynarodowej, że nic innego jak popieranie Rosji w Zgromadzeniu Ogólnym im nie zostaje. Prawie każde inne państwo, które ma taki wybór, rzeczywiście, masz rację, na Zgromadzeniu Ogólnym Rosji nie popiera i w znanej mi przewidywalnej przyszłości raczej nie poprze. Jeżeli mówisz o tych państwach, to jeszcze jeden istotny element. To są małe państwa, to są średnie państwa, czy to są również mocarstwa nuklearne? Wśród tych, które głosowały w Radzie Bezpieczeństwa, na Zgromadzeniu Ogólnym ONZ po myśli Rosji? Nie, wśród tych, które są powiedzmy, że neutralne lub też życzliwe w stosunku do Ukrainy, ale nie angażują się. W czymś, co ja nazywam tym drugim kręgiem, za chwilę do tej typologii możemy przejść, czyli tych, które nie są bezpośrednimi członkami tej zachodniej koalicji, no jest Izrael, Brazylia, Turcja do pewnego stopnia, więc czy to są mocarstwa? No, regionalne na pewno, czyli globalne. Nie no, ale chyba globalnych mocarstw to mamy tak ze 3-4, a supermocarstwa... To są Indie, które też są gdzieś pomiędzy, tak, prawda? No też są, masz rację, dziękuję za zwrócenie uwagi. Tak, to, są też Indie. Tak. No dobrze, powiedziałeś o tym, użyłeś takiego sformułowania, że stoją po własnej stronie i to mi przypomina taką rozmowę, którą mi mój ojciec relacjonował, kiedy to jeszcze przed inwazją na Kuwejt
Saddam Hussein mówi mojemu ojcu, że jest bardzo zaniepokojony tym, co się dzieje w ZSRR, bo jak się ZSRR rozpadnie, to państwa takie jak Irak utracą pole manewru. Czy to o to chodzi? Czy, bo przejdziemy oczywiście do kwestii gospodarczych, ale to za momencik. Czy to chodzi o to, że po prostu ten unipolarny świat im nie odpowiada i dlatego chcą silnej Rosji, bo wydaje im się, że ta Rosja pozwoli im grać w jakiś sposób, czy też ewentualnie uzyskiwać więcej od Stanów Zjednoczonych? Istotna różnica. One nie muszą chcieć silnej Rosji. One chcą mieć możliwość zachowania dystansu i do Stanów Zjednoczonych, i do Chin, i do Rosji, jakimi by one nie były. To nie jest moim zdaniem żądanie, znaczy elita polityczna w Brazylii albo właśnie w Turcji. Myślę, że mało się przyjmuje tym, czy Moskwa jest silna, czy słaba. Natomiast bardzo się przyjmuje tym, czy oni, czy ta elita władzy, czy ich państwo, czy ich aparat dyplomacji będzie miał zdolność zachowania możliwości manewru względem wszystkich innych potęg. Najlepiej odpowiedzieć na to pytanie tak. Dzisiaj administracja amerykańska chciałaby, żeby cały świat w tej nowej rywalizacji mocarstw opowiedział się po którejś stronie. Żebyśmy my, żeby obywatele wszystkich państw na świecie podjęli taki wybór, żeby elity tych państw podjęły taki wybór. Jesteśmy po stronie kolektywnego Zachodu, no więc wspieramy Ukrainę, nie podważamy hegemonii dolara, nie pomagamy Chinom bynajmniej, albo jesteśmy po stronie tego drugiego bloku. Chin i Rosji. Chiny zawsze, znaczy już teraz Chiny będą grały rolę zdecydowanie większego gracza w tym układzie. I teraz, kiedy ja mówię, że te państwa są po swojej stronie, że grają na swój interes, to one przede wszystkim, Witku, no to będzie brutalnie brzmiało z polskiej perspektywy, one nie patrzą na Ukrainę. One patrzą na to, czy muszą zająć miejsce w tym podziale i patrzą, jak go nie zająć. Jak nie zostać przymuszonym do opowiedzenia się po stronie jednoznacznie jednego z tych bloków, bo i dlaczego by miały? Znaczy, dlaczego miałyby, tu przejdziemy do tych interesów gospodarczych, energetycznych, czy interesów bezpieczeństwa, bo dlaczego miałyby poświęcać cokolwiek w relacji z Rosją w zamian za obietnicę czegoś od Amerykanów? Ich kalkulacja mówi, że nie warto, że zawsze lepiej być w tej pozycji płynnej suwerenności, móc sobie oddryfowywać i dodryfowywać do dowolnego z tych wielkich graczy, bo wtedy cokolwiek więcej możemy od nich uzyskać. Gdy zaś jednoznacznie się określimy wobec jednego z nich, no to właściwie gdzie jest nasze pole manewru? Gdzie jest możliwość uzyskiwania koncesji? No właśnie, ale bo wiesz, możemy sobie powiedzieć, że no Indie są na przykład krajem, który zarabia na tej wojnie, tak? Zarabia na izolacji Rosji. Możemy powiedzieć, że Turcja jest takim krajem, ale większość państw na świecie tak naprawdę nic na handlu z Rosją nie zarabia. I w związku z tym pytanie, czy to... Tu moja opinia jest inna. Rosja nie jest żadnym Eldorado, tak jak nie była Eldorado dla Niemców, jest gospodarczo karłem. To jest lekko ponad 2% światowego PKB. No mówiąc krótko, Europa Środkowo-Wschodnia, jak dodać Polskę, Czechy, Słowację, Rumunię, Bułgarię, jeszcze kilka państw, to się okazuje, że to jest gospodarczo większy organizm niż cała Federacja Rosyjska, tak? I teraz pytanie, czy to chodzi o korzyści w relacjach z Rosją, czy też chodzi o to, że można uzyskać od Amerykanów wyższą cenę za opowiedzenie się lub nieopowiedzenie się? I czy z punktu widzenia, jeszcze przepraszam, czy z punktu widzenia państwa średniego, bo nie mówię o Indiach, bo to jest oczywiście inna perspektywa, to dzisiaj masz Stany Zjednoczone i Rosję, czy masz Stany Zjednoczone i Chiny? No i Chiny oczywiście, no ale które są tutaj w wielu aspektach patronem, sponsorem, pożyczkodawcą ostatniej szansy dla Rosji i wielu innych państw. Ale powiem ci, dlaczego to pytanie jest trudne i powiem ci, dlaczego stawia mnie ono w niezwykle trudnej pozycji. Dlatego, że sposób, w jaki zadajesz to pytanie, każe odpowiadającemu szukać wspólnego mianownika dla motywacji państw tak różnych jak Izrael, Brazylia, Angola, Kuba, Węgry, Irlandia, Portugalia. Żartuję teraz z tymi ostatnimi, chociaż one też są trochę bardziej zdystansowane z oczywistych powodów. Indie, Pakistan i Korea Północna. Znaczy, nie ma tak naprawdę jednego wspólnego hasła i w tym tekście dla Onetu, który ja przysłałem, masz rację, obszernym, wielokrotnie do tego wracam,
że każda matryca, którą my próbujemy siłą nałożyć na ten podział, nowa zimna wojna, rywalizacja północ-południe, autokracje, kontrademokracje, one się wszystkie wywalają. Żadna z nich do końca nie pasuje. Przykładowo, w tej osi demokrację kontra autokrację, którą chce narzucić prezydent Biden, świat wartości, liberalizmu, wolności przeciwko paskudnym reżimom, po naszej demokracji stronie jest Arabia Saudyjska. Tak? Znaczy, tu nie ma spójnego klucza. Oczywiście dla pewnych wygodnych propagandowych skrótów trzeba tak mówić. No nie, no właśnie... ale Arabii Saudyjskiej nie możesz wrzucić do tego koszyka jednoznacznie proukraińskich państw. No Arabia Saudyjska jest w tej grupie pomiędzy. Tak, ale my cały czas wykonujemy, przepraszam, prezydent Biden i świat zachodu cały czas jasno opowiada się po stronie przyciągania Arabii Saudyjskiej do naszego bloku. Tak? Trwa rywalizacja o to, żeby Saudowie, Emiratczycy także do pewnego stopnia byli z nami. Nie? To ich energią to zastępujemy. To im dzisiaj prezydent Biden próbuje obiecać olbrzymie koncesje, żeby dogadali się z Izraelem i w końcu jednoznacznie przestali podbijać cenę ropy, co jest na rękę Moskwie. Ja pokazuję za pomocą tego, jak wielki jest na przykład i ciasny sojusz Stanów Zjednoczonych z Arabią Saudyjską, próbuję pokazać, dlaczego te wszystkie wielkie zimnowojenne klisze ostatecznie muszą się rozpaść. Stronie demokracji jest Narendra Modi w Indiach. Tak? No człowiek, którego jeszcze kilka lat temu nazywano kolejnym Trumpem, jakby Putinem subkontynentu. No, Narendra Modiego też kilka lat temu zapisywano przecież do obozu tych strasznych autokratów, których trzeba izolować i z którymi trzeba relacje rozluźniać. Dzisiaj ten sam Modi, który nie zmienił swojej polityki, a może niektórzy by nawet ją zaostrzył, ten sam Modi z powrotem jest demokratą i naszym sojusznikiem. Ja to mówię nie tylko dlatego, żeby pokazać pewnego rodzaju hipokryzję, bo o tym można by długo, ale raczej, żeby powiedzieć, że moim zdaniem, możesz też się ze mną sprzeczać, moim zdaniem nie ma spójnego parasola, pod którym zamkniesz w wygodny sposób ten podział. Okej, tylko że powiedziałeś taką rzecz, użyłeś słowa hipokryzja, troszkę sobie dworowałeś z Zachodu, że ten Zachód, prawda, no tutaj ma takie... Nie użyłeś słowa podwójne standardy, ale to gdzieś w tle pobrzmiewało. Ja mam zawsze problem z zarzucaniem Zachodowi podwójnych standardów, dlatego że no, podwójne standardy są niejako immanentną częścią dyplomacji, polityki zagranicznej, po prostu inaczej się nie da. Ale to jest bardzo, bardzo taki... często stosowany trik przez rosyjską dyplomację. Oni mówią, bo wy macie podwójne standardy, bo wy w swoim obozie, no może niekoniecznie w tym wypadku proukraińskim, ale w swoim zachodnim obozie macie państwa, które wcale nie są demokratyczne. I ja zawsze rosyjskim dyplomatom na to odpowiadałem, kiedy tam pracowałem, że tak, prawda, mamy czasami podwójne standardy i to nas od was różni. Wy nigdy nie macie żadnych. Nigdy nie macie żadnych, nigdy was nie obchodzą prawa człowieka, nigdy was nie obchodzi demokracja i każdego najgorszego siepacza będziecie popierać. Jesteście po prostu całkowicie wyzuci z jakichkolwiek wartości po prostu. To było oczywiście, to nie był język, który stosowałem w stosunku do każdego, ale jak już byli zbyt agresywni, to troszeczkę ich do parteru sprowadzałem. I zastanawiam się, czy nie widzisz pewnej pułapki w tym, co mówisz? Nie. Nie? No nie, bo poprosiłeś mnie o zrelacjonowanie poglądów dużej części globu, która nie podziela naszych poglądów. Mm-hmm. A teraz jesteś trochę oburzony, że one są niezgodne z twoimi poglądami. Nie, ja nie jestem oburzony. Relacjonuję ci, staram się robić to dość wiernie, że te stanowiska będą odmienne. One będą dla polskiego ucha, wiesz, one będą zgrzytać, fałszować. Co do tego nie ma sporu. Mi tylko chodzi o to, czy ten ton takiego zarzutu, który pobrzmiewa w tym, co mówisz, w stosunku do Zachodu nie jest przesadny. No co mamy zrobić? No, mamy Rosję, która rozpętała wojnę. Szukamy surowców energetycznych. To gdzie mamy je znaleźć? No nie znajdziemy ich w Japonii. No fajnie by było, żeby były w Japonii, ale nie tam, ale tam ich nie ma. Tak, to prawda. Robiłem chyba już rok temu wywiad z Javierem Blasem, szefem korespondentów energetycznych Bloomberga i autorem świetnej książki, bardzo ją Państwu polecam, Świat na sprzedaż, o handlarzach surowcami. I mniej więcej podobne pytanie, co Witek mnie zadałem Blasowi, no i Blas tak rozłożył ręce i powiedział, cóż ja poradzę, że dobry Pan Bóg tak chciał, że surowce energetyczne rozłożone są tam, gdzie żyją źli ludzie. No, nic za to nie poradzimy. To prawda, Witku, ale zauważ, w którym momencie mojego wywodu ten przytyk się pojawia. On się pojawia w tym momencie, w którym ja przekonuję, i będę bronił zresztą tej tezy, że nie możemy opowiadać o tym, że reprezentujemy obóz demokracji w walce z autokracjami,
gdy po naszej stronie teraz będzie Kazachstan, Arabia Saudyjska, Emiraty Arabskie i tak dalej. Tak? Bo to są państwa, które raz, że same prowadzą swoje krwawe wojny, do Jemenu możemy za chwilę przejść. Dwa, demokracjami bynajmniej jakby też nie są. Prawdopodobnie też nigdy z nimi stać się nie będą chciały. To nie jest tak naprawdę z mojej strony jakiś teraz wielki retoryczna szarża, ja dopiero ją przypuszczę, tylko pokazuję ci, dlaczego te optyki różne się, one się nie trzymają. To jest bez sensu, to jest propagandowy trik administracji Bidena, który trzeba ludziom powtarzać, bo to jest takie łatwe do zapamiętania, to jest taki mnemotechnika. My demokracje, oni autokraci. Ale znowu, sam zauważyłeś, państwa, które balansują w sprawie Ukrainy, to nie są koniecznie autokracje. Okej, a jeżeli ci powiem, my częściej demokracje, a oni nigdy demokracje, to wtedy to byłoby prawdziwe? Nie zawsze, ale częściej. Że w obozie, który... Że my jesteśmy tymi good guys, bo wiesz, chodzi mi o to... słuchaj, momencik. Ja się zgadzam, że po naszej stronie są bardzo niefajni ludzie. Tylko problem polega na tym, że czasami są niefajni ludzie, a w zdecydowanej większości to są fajne państwa. Jednak takie, w których prawa człowieka się szanuje. Jak spojrzysz na tych, którzy są po stronie Rosji, nie mówię o tych pomiędzy, mówię o tych, którzy po stronie Rosji, to masz wyłącznie niefajnych, tak przepraszam za potoczność. Chodzi mi o to, żebyśmy w tym wszystkim nie utracili pewnej po prostu, wiesz, takiej perspektywy, że my jesteśmy tymi good guys. No bo jesteśmy tymi good guys, prawda? Znaczy w sprawie tej konkretnej zdecydowanie, tak. czy z definicji, to nie wiem. Wiesz, ja często, żeby zirytować moich znajomych... To ci dobrze wychodzi? Tak, to mi wychodzi doskonale. Niestety chciałbym mieć innych talentów, podobnie rozwiniętych jak ten jeden, ale ja często, żeby zirytować moich znajomych, wiesz, wygłaszam całe takie głębokie antyamerykańskie tyrady, od wojny koreańskiej przez Wietnam na Iraku skończywszy i takich gnębie. Wyjaśnijmy, proszę Państwa, my się z Kubą znamy od lat i my się bardzo lubimy z Kubą. No, po prostu czasami się przedrzeźniamy, ale później pewnie pójdziemy na jakąś kawkę wspólnie. I takich gnębie tymi wszystkimi amerykańskimi zbrodniami, torturami, napalmem, gwałconymi dziećmi, Guantanamo i tak dalej, żeby wydobyć od nich jeden argument ostateczny, tym argumentem jest, no tak, my robimy to wszystko, ale Rosja jest gorsza. I to jest dla mnie doskonale zaserwowana piłka, bo ja wtedy mówię, Witku, jeżeli ostateczny argument na naszą lepszość jest taki, że Rosja jest gorsza, to naprawdę mamy nisko zawieszoną poprzeczkę. Znaczy, jeżeli to, czego domagasz się od państw Zachodu i państw demokratycznych i to jest warunek, który stawiasz to, żeby nie były Rosją albo żeby były lepsze niż Rosja, to ja ci odpowiadam tak, no, ale to jest bardzo nisko zawieszona poprzeczka. Znaczy, wymaganie od demokracji rozwiniętych państw, które są i mianują się i chcą być strażnikami pokoju, dobrobytu i praw człowieka, tylko tego, żeby nie były równie złe jak putinowski imperializm, mnie nie zadowala. To znaczy ja sobie stawiam tę poprzeczkę po prostu nieco wyżej i skądinąd też, wiesz, cieszę się, że żyjemy w kraju, gdzie jest wolność słowa i gdzie możemy tego typu debaty prowadzić i też, tak rozumiem, misję dziennikarstwa, żeby wbijać szpilę tutaj, w nas, żeby pokazywać naszą hipokryzję. Bardzo się cieszę, że wbijasz te szpile, ale ja tak się zastanawiam jeszcze nad jedną rzeczą. Kiedy pracowałem jako dyplomata na Białorusi, spotkałem bardzo sympatycznego ambasadora Wenezueli, który zadał mi pytanie, dlaczego ja jestem taki proamerykański i dlaczego jestem taki antyrosyjski. Zaczął mi tłumaczyć, opowiadać wszystkie historie złych rzeczy, niefajnych rzeczy, niegodnych rzeczy, które zrobiły Stany Zjednoczone. Ja powiedziałem, że to jest wszystko bardzo ciekawe, co pan mówi. Problem polega na tym, że to wszystko się działo w Ameryce Południowej. On mówi, no i? Ja mówię, no i to powoduje, że mnie to mnie interesuje, bo ja jestem z Europy Wschodniej. I dokładnie gdzieś teraz, na drugim końcu globu, siedzi taki Witold Jurasz i mówi, proszę pana, to się dzieje w Europie, mnie to nie obchodzi. No i doszliśmy, proszę państwa, do tak. Idealnego, Jakub Dymek jest młodym idealistą, a ja jestem starym cynikiem i już mamy podział w tej rozmowie. No dobrze, to wróćmy do naszego właściwego tematu, bo tak troszeczkę żeśmy uciekli. Fiona Hill. Kim jest Fiona Hill? Dziękuję, i co takiego ważnego w twojej opinii Fiona Hill powiedziała? Bo on jest taki antyamerykański, ale w kółko Amerykanów cytuje w swoich tekstach. Co więcej,
Co więcej, robię nawet coś gorszego, znaczy, żeby uprzedzić płynące z państwa, a konkretnie Witka strony zarzuty o moją rzekomą prorosyjskość, proimperializm i pacyfistyczne zaczadzenie. Takiego zarzutu z mojej strony, wiem. Co najwyżej lewactwo, no ale dobrze. To celowo, aby uprzedzić te zarzuty, wszystkie źródła, z których korzystałem w tej analizie, którą przygotowałem na Witka prośbę dla Onetu, na temat stosunku państw niezachodnich do inwazji Rosji na Ukrainę, to były źródła amerykańskie i proatlantyckie. Znaczy to był Brookings Institution, to było Carnegie Endowment, European Council on Foreign Affairs, on Foreign Relations, przepraszam, i tak dalej, i tak dalej. Więc jakby celowo sobie wybrałem same takie prozachodnie, odpowiedzialne, europejskie, demokratyczne źródła, żeby mieć tutaj zabezpieczone plecy. I tak samo jest z panią Fioną Hill. Pani Fiona Hill jest brytyjsko-amerykańską dyplomatką, służyła w dwóch republikańskich administracjach, to znaczy tej bushowskiej i tej trumpowskiej. I na konferencji imienia Lenarta Meriego w Estonii, to jest taka bardzo też natowska, atlantycka konferencja, bardzo szanowane ciało, które... Prawilna, którego nie można posądzić o żadne lewicowe czy pacyfistyczne odchylenie. Fiona Hill wygłosiła cały wykład na ten temat, któremu i nasza dzisiejsza rozmowa jest poświęcona, w którym stawia następującą tezę. Wojna, inwazja Putina na Ukrainę, wojna w Ukrainie jest wojną zastępczą, tylko nie tak, jak chciałby tego Putin. To nie jest wojna zastępcza NATO z Rosją, tylko wojna zastępcza całego świata przeciwko amerykańskiej liberalnej hegemonii. Znaczy ona twierdzi, że inwazja Putina dała wszystkim państwom, którym amerykańska hegemonia się nie podoba, wygodną platformę, na której mogą teraz złośliwie lub nie, lub z premedytacją świadomie, wkładać w kisz w prychy tej zachodniej machiny. Że oni mogą teraz powiedzieć... Wy potrzebujecie pomocy, wy Zachód, wy potrzebujecie jakiejś naszej jedności, jakichś naszych głosów w ONZ-cie, czegoś tam, to my wam teraz tego nie damy. A to, czego wam na pewno odmówimy, to właśnie zapisanie się do tych wszystkich waszych instytucji, porządków, dolarowych hegemonii, koalicji, do naszej zbrojenia Ukrainy i tak dalej. No i Fiona Hill rozprawia o tym, moim zdaniem, dość długo, przekonująco i erudycyjnie, pokazując, jak... I tu wracam do początku naszej rozmowy, że tu nie chodzi tak naprawdę o Rosję. Znaczy, że dla tych decydentów w różnych krajach świata to niepowodzenie Władimira Putina jest stawką. Ich mało obchodzi powodzenie Władimira Putina. Ich obchodzi to, żeby oni wyszarpali teraz dla siebie jak najwięcej suwerenności. Czyli tak trochę po chińsku myślą, tak? Nie chodzi o to, żeby... Chińczykom też nie zależy na tym, żeby Rosja wygrała, tylko zależy im na tym, żeby nie przegrała. No dobrze, a na czym zależy na przykład Hindusom? Nie? Żeby mieć jedno i drugie. Tanią ropę, tanie surowce energetyczne z Rosji, bo zarabiają na tym wyśmienicie. Znaczy przez cały 22 rok kupowali ropę z Rosji z upustem co najmniej 30 dolarów na baryłce, co najmniej 300% na baryłce, a pewnie i więcej w hurcie. Proszę, im to doskonale odpowiada. To jest wyśmienite narzędzie walki z inflacją, napędzania gospodarki i zbywania przewag konkurencyjnych. Tym zależy. Ale z drugiej strony, żeby mieć import technologii i inwestycje wysokotechnologiczne ze Stanów Zjednoczonych, które w ramach tego procesu decouplingu będą wycofywać się z Rosji i z Chin i gdzieś te inwestycje przenosić, więc oby przenieśli je do Indii. W ich realnym narodowym interesie, w jakimś sensie pewnie niezależnie od tego, kto rządzi, byłoby, żeby ten status quo w jakimś sensie trwał i żeby dalej można było czerpać korzyści z jednej i drugiej strony barykady. Brać tanią energię od Rosji, nie nakładać na Rosję sankcji, nawet płacić im w tych rublach, niech mają swoje, ale brać tą tanią energię, a z drugiej strony cały czas lawirować jako domyślny sojusznik Zachodu na kontynencie na subkontynencie indyjskim i domagać się większych inwestycji w zbrojenia, transferu technologii, lepszych relacji. W zbrojenia zachodnie, bo już z rosyjskiej broni będą powoli rezygnować. Kto może, ten rezygnuje, bo się okazuje, że ona trochę gorzej działa. Czy z naszego punktu widzenia, oczywiście teraz pójdziemy w taką czystą teorię, ja generalnie, proszę Państwa, czystej teorii nie lubię, specjalność takich środowisk tak zwanych geopolitycznych, oni sobie coś rozmalowują i nic z tego nie wynika, ale tak przez moment się zastanówmy, czy w naszym interesie, naszym polskim, nie człowieczeństwa, bo tobie jako przedstawicielowi lewicy to jest... Nie w interesie uniwersalnym, rozumiem. Nie, to ty wiesz, tobie uniwersalne interesy całej ludzkości są bliskie, a mi tylko polskie. No jestem tutaj taki jakiś podły i mały.
Czy w naszym interesie nie byłoby, żeby ostatecznie Chiny zajęły miejsce tego? Bo na razie mamy taką sytuację, że mamy to pierwsze mocarstwo Stany Zjednoczone. No i mamy tak, że gospodarczo wiemy, że Chiny, ale militarnie, no jakby nie patrzył, najwięcej głowic, 6 tysięcy głowic, prawie 6 tysięcy, to jest cały czas Rosja. I tak te Chiny, no niby już prześcignęły Rosję, ale nie do końca. I gdzieś z perspektywy pewnie przywódcy afrykańskiego, jakiegoś przywódcy w państwie Azji Południowo-Wschodniej, no ten świat nadal jest światem takim... No właśnie takim, w którym grając pomiędzy, to jednak gra się pomiędzy w jakimś przynajmniej stopniu Stanami Zjednoczonymi względnie Zachodem, a Rosją. Czy z naszej perspektywy nie byłoby dobrze, żeby Chiny ostatecznie przydusiły Rosję do dołu i żeby to one były tym graczem? Bo wtedy będą grać, ale ten biegun, z którym będą grały, który nie będzie naszym biegunem, nie będzie biegunem zaraz obok nas? To jest niezwykle trudne pytanie. No to się cieszę, bo je wymyśliłem przed chwilą. Słucham? Przed chwilą je wymyśliłem, więc jeżeli jest trudne, to się cieszę. Czy w naszym partykularnym interesie jest to, żeby Chiny przydusiły Rosję i sprowadziły ją do relacji, jak rozumiem, takiej klienckiej już kompletnie? Zyskując pozycję niekwestionowanego hegemona. W naszym partykularnym Polski pewnie tak, bo jeżeli zakładasz, że ta doktryna Chin, która jest jednak przeciwna rozlewaniu się konfliktów na dalekie, z ich punktu widzenia dalekie peryferia, z ich punktu widzenia Polska i Ukraina to są dalekie peryferia, będzie dalej w mocy i że nie dojdzie do takiego zacieśnienia ewentualnego sojuszu militarnego Chin z Rosją, w którym to Rosja stałaby się bezpośrednim dostarczycielem możliwości jądrowych. Bo wtedy w przypadku wojny na Pacyfiku, gdyby naprawdę, bo rozmawiamy o scenariuszach wyłącznie hipotetycznych, ale gdyby to był taki naprawdę bardzo ciasny sojusz bezpieczeństwa i to Rosja za pomocą swoich technologii dostarczała parasol nuklearny na Morzu Południowochińskim, to wcale nie wiem, czy to byłoby dla nas dobre, bo to byłoby prawdopodobnie dużo gorsze dla trzeciej wojny światowej. Ale tak, no masz rację, w takim najbardziej zawężonej optyce tego, że nasza chata z kraja, lepiej żeby tam się z Chińczykami tłukli na Pacyfiku niż tu w Eurazji blisko nas, to tak, tak mi się wydaje. No dobrze. Ale nikt tym procesem też nie jest w stanie zarządzać. To też jest problem, wiesz, to jest na przykład spór o to, tutaj trochę znany i lubiany profesor Hieronim Grala trochę gra też do tej bramki, tak? To jest spór o to, komu tak naprawdę na rękę jest rozpad Rosji. Tak? Znaczy, gdzie jest granica tego, jak bardzo chcemy tą Rosję upokorzyć, poniżyć i pokonać, za którą to granicą jest już chaos, na którym nikt nie panuje i powstanie 14 quasi-państewek, każde z bronią jądrową, chemiczną i biologiczną. Ale kto chce Rosję upokorzyć? Sama się upokorzyła. Napadła na inny kraj i nie potrafi wojny wygrać. No to generalnie, że tak powiem, trzeba było nie napadać, to by nie miała kaca. Wspomniałeś... Zawsze to mówię o Iraku też. To za momencik do Iraku przejdziemy. Mówiliśmy o tym elemencie suwerennościowym, o tej grze, o tym zachowaniu możliwości manewru. Ale w tle jest gospodarka. To zresztą też jest taki bardzo element pojawiający się w dyskursie lewicowym, to znaczy mówiąc krótko, takiego ułożenia handlu, który byłby na przykład bardziej sprawiedliwy, bo ja przyznam się uczciwie, że jak sobie czasami patrzę na kapitalizację spółek internetowych i patrzę też na PKB krajów afrykańskich, to myślę, że coś jest z tą gospodarką światową bardzo głęboko nie okej. Czy też, jak w pewnym filmie się mówi, far from okej. Czy ty widzisz w tym niestanięciu całego świata po tej naszej stronie, po ukraińskiej stronie, element gospodarczy? Dla mnie element gospodarczy jest dość fundamentalny. Powiedziałbym, że on nie jest w tle, tylko on w zasadniczej części w ogóle dyktuje te wybory. Ale zarazem myślę, że wbrew takiej intuicji, która trochę przenika twoje pytanie, w decyzjach, suwerennych decyzjach, wiesz, elity władzy, nie wiem, w Egipcie, Brazylii czy Turcji
nie ma troski o globalny, sprawiedliwy układ światowego handlu. Nie? To oni nie są alterglobalistami w tym sensie, tylko jest moim zdaniem dość prosta, merkantylna troska o to, co jest dla nas korzystniejsze. Ty powiedziałeś, cytując tego Johna McCaina, że Rosja to jest tylko stacją benzynową z atomówkami i że to jest taki karzeł 2% światowego PKB. I to jest oczywiście prawda, tylko dopóki nie zajrzysz w bilanse handlowe wielu krajów z Federacją Rosyjską i na czym się ów handel opiera. Z punktu widzenia takiej Brazylii na przykład, bo pamiętam, że zajrzałem w te tabelki, nie jest to miła ani łatwa lektura, ale da się to przejrzeć. Jak spojrzysz, jak wygląda struktura handlu zagranicznego między Brazylią a Rosją, to zobaczysz, że owszem, tam Rosja jest dopiero na 5. miejscu, to w ogóle nie jest rzeczywiście istotny handel pod względem udziału w wymianie handlowej. Ale dopiero kiedy zobaczysz, w czym ta wymiana jest istotna, to zrozumiesz wagę tego powiązania. Otóż Rosja jest oczywiście głównym, Rosja i Białoruś są oczywiście głównym eksporterem nawozów do Brazylii, a z kolei głównym eksportem Brazylii jest soja i wołowina. Więc żeby mieć tę trawkę i te pola użyźnione i tę wołowinę hodować, no to trzeba je nawieźć. I kurczaki. I kurczaki. Ja do dzisiaj pamiętam brazylijskie kurczaki w Rosji. I teraz możemy sobie wyobrazić, że... I mówię, to jest kilkanaście tam procent udziału w całym PKB Brazylii, w sensie tego importu, eksportu. To nie jest dużo, tylko no wiesz, gdyby naprawdę tego nawozu zabrakło, no to łatwo sobie wyobrazić, że stanęłoby nie kilka, a kilkanaście, czy kilkadziesiąt procent brazylijskiej gospodarki. I tak to wygląda. Na przykład, znowu, Rosja i Ukraina razem wzięte były eksporterami 70% pszenicy na potrzeby Światowego Programu Żywnościowego. Moment, w którym eksport przez Morze Czarne jest zablokowany, no to jest tragedia z punktu widzenia kilkudziesięciu państw Afryki Północnej i Bliskiego Wschodu. I z ich punktu widzenia, to niech oni już się dogadają. Nas nie interesuje, kto ma rację w tym konflikcie, czy Ukraina, czy Rosja. Nas interesuje, żeby eksport tej pszenicy z powrotem ruszył. I my jesteśmy kompletnie jakby w tym momencie obojętni na to, kto tą wojnę wygra, na jakich warunkach. Dla nas jest ważne, żeby z powrotem płynęło do nas to zboże, bo od niego zależy stabilność naszych systemów politycznych, trwałość władzy, ale tak naprawdę też życie naszych obywateli. No bo to jest, proszę Państwa, taka rzecz, którą często zapominamy, mianowicie są takie kraje na świecie, gdzie cena mąki, w ślad za tym cena chleba, może zdecydować o tym, czy reżim przetrwa najbliższe pół roku. Są kraje, w których zwyżka cen chleba o 15% może wywołać rewolucję. Dlatego ja uważam, że ta gospodarka jest kluczowa. To znaczy, że z wyjątkiem tych państw, o których powiedzieliśmy, znaczy Wenezuela, Syria, Erytrea i tak dalej, bo one nie mają żadnego pola manewru i trochę muszą robić to, co robią, ale dla moim zdaniem zdecydowanej większości z nich to gospodarka jest fundamentalnie istotna. A być może przypadkiem odrębnym jest Izrael, bo też trochę chciałem się powyzłośliwiać, to przejdziemy do niego za chwilę. Ale gospodarka oczywiście, że tak. Nie wiem, kto odmówiłby, znowu, to jest teraz ja wchodzę w rolę cynika i relatywisty, no ale kto odmówiłby ropy sprzedawanej z 30% upustem? Z tego co wiem, dalej polskie rafinerie Orlenu przetwarzają rosyjską ropę w Czechach. Więc skoro my to robimy, to dlaczego miałaby sobie odmawiać tego jakieś państwo po drugiej stronie globu? Znaczy, biznes jest biznes, w tym sensie też międzynarodowy kapitalizm jest jakby bezduszny, nie? I obojętny na tego rodzaju rzeczy. Owszem, nie importujemy już rosyjskiej ropy do Polski, ale tak długo jak się dało, patrzyłem na te dane jeszcze wiosną, to w rafineriach Orlenu w Republice Czeskiej była ta ropa rosyjska przetwarzana. No dobrze, to teraz musimy przejść do tego wielkiego słonia, którego mamy w pomieszczeniu, czyli do Iraku. I dlaczego powinniśmy mówić o Iraku? Naszą ostatnią rozmowę, bo Witek wraz z profesorem Hieronimem Gralą też byli gośćmi naszego, mojego i Marcina Giełzaka podcastu. Witek na ostatnim oddechu, jak już kończyliśmy nagranie, już kończyła się ta przysłowiowa taśma, to jeszcze wyrzucił z siebie, żeby mieć ostatnie słowo. Ale pamiętajmy, że inwazji Ukrainy, inwazji Iraku porównywać nie można. I zrobił to w ten sposób, żebym ja nie miał czasu na ripostę. Nie będę tak złośliwy, żeby teraz tę ripostę wygłaszać, ale powiem tyle. W oczywisty sposób musimy dzisiaj rozmawiać o inwazji Iraku sprzed 20 lat, nie tylko dlatego, że mamy okrągłą rocznicę i wypadałoby jakieś wnioski w końcu wyciągnąć i tego słonia wprowadzić do pokoju i przeprowadzić jakiś namysł nad tym, bo po to mamy demokratyczne, wolne i pluralistyczne społeczeństwo, żeby tego rodzaju dyskusje prowadzić, ale także dlatego, że czy nam się to podoba, czy nie, Irak będzie służył jako poręczne narzędzie do okładania Zachodu przez najbliższe
jeszcze lata, jeśli nie dekady. Czy nam się to nie podoba? Z pewnością jednemu z goszczących na tej scenie się to nie podoba bardziej, ale takie są fakty. Bo dzisiaj, nawet jeżeli jest to cyniczne, nawet jeżeli jest to w ogóle bardzo takie wygodne i w jakimś sensie robione na chłodno, to dzisiaj naprawdę, i wierzę w tym doskonale, dyplomaci wielu krajów przyparci do muru na ostateczny argument wyciągną ten Irak i powiedzą: przestańcie nas pouczać, nie będziemy robili tego, co wy chcecie, nie macie moralnego czy prawnego mandatu, Boście żeby... najechali na Irak. No. I to się też pojawia w tym wykładzie Fiona Hill. Znaczy ona, biorąc pod uwagę, w jakich administracjach służyła, jakie ma poglądy, pewnie jakby powinna być ostatnią osobą do bicia się w piersi za Irak i jakby no, swoje do tego pewnie też dołożyła, ale chodzi o to, że ona to zauważy, no to mówi otwartym tekstem. Znaczy, będą na całym świecie jeszcze teraz i pewnie przez kolejne lata i dekady ludzie, którzy będą używali przeciwko wam, znaczy nam, czyli Zachodowi, dwóch argumentów, z których Irak jest być może pierwszym, drugim była i będzie Palestyna. Jesteście hipokrytami, jak możecie, wtedy byliście za inwazjami, teraz was to gorszy. I to będzie wykorzystywane. I teraz, gdy przejdziesz do kwestii, do tej sekcji, gdzie będziemy zastanawiali się nad rozwiązaniami, to ja od razu uprzedzę to pytanie. Nie wiem, być może nie ma rozwiązania. Znaczy są publicyści, których ja lubię i cenię, jak na przykład Spencer Ackerman, którzy proponują reparacje dla Iraku. I z punktów moralnych właściwie popieram ten pomysł, tylko nie widzę tego, nie widzę w praktyce tego, że my zaczynamy wypłacać reparacje dla Iraku i nagle cały świat zmienia w takim razie optykę i uznaje, że sprawa jest zamknięta i rezygnuje z tego poręcznego narzędzia do okładania Zachodu. Skoro Zachód taką wygodną pałkę przygotował na własne tyłki, no to po co z tego rezygnować? Zawsze można powiedzieć, że najechaliście Irak. No dobrze, ale zgodzisz się, że nie można porównać tych dwóch sytuacji mimo wszystko. Bo tak, owszem, no wyniki tego, co się stało w Iraku, są tragiczne. To nie ma dwóch zdań. Tak? Faktyczny upadek państwa w pewnym momencie, albo nawet w kilku momentach, brak jakiegokolwiek pomysłu Waszyngtonu na zagospodarowanie, na odbudowę tego państwa, doprowadzenie do tego, że to państwo zostało w którymś momencie nieomalże w całości, no nie w całości, bo Bagdad nie był zajęte przez państwo islamskie, niesamowita ilość ofiar, bo to też trzeba powiedzieć. To wszystko również obciąża nas, że polskie sumienie różni nas to, że ty byś tam nie wysłał wojska, ja bym wysłał wojska, bo taki jest nasz interes, a czy to jest moralne, czy nie, no to, że tak powiem, jakoś jestem w stanie z tym żyć. Ale dobrze, to zostawmy. No ale jednak Saddam Hussein jest ludobójcą, był ludobójcą, to się zgodzisz ze mną, prawda? Był, za czasów, kiedy w tym wydatnie mu pomagaliśmy. No owszem. Zresztą do spółki tutaj obie strony ówczesnego podziału świata pomagały Irakowi, bo przecież i Amerykanie, i ZSRR, i Polska, wówczas PRL również. Tak, to prawda. No ale Ukraina jest demokracją. No nie jest rządzona, przepraszam bardzo, przez nazistów, jak twierdzą Rosjanie, bo to byłby jedyny nazistowski rząd z Żydem jako prezydentem i muzułmaninem jako ministrem obrony. No to przepraszam, ale jednak no powiedzmy uczciwie, że Rosjanie łżą, jak to mówią. Tak? Więc jest fundamentalna różnica. Zadałem to samo pytanie Samuelowi Moynowi, profesorowi prawa międzynarodowego z Uniwersytetu Yale, i zadałem mu je z tej samej, co ty, polskiej perspektywy. Znaczy, ale panie profesorze, no przecież tego nie można porównywać, no co pan opowiada. No co Moyn mi odpowiedział, znaczy, porządek relacji międzynarodowych, który proponujecie, wy tu, Polacy, jest taki, że mordercę można z premedytacją rozjechać na pasach samochodem, a niewinnego człowieka nie można. Czy wiesz doskonale, że oczywiście, że Saddam był ludobójcą. Mówię, no sami mu tę przecież broń chemiczną sprzedawaliśmy i gazową, i biologiczną po coś. No, już nie po to, żeby jej nie użył. Oczywiście, że Saddam był ludobójcą. Tylko, że wszystkie powody, dla których Stany Zjednoczone i tak zwana koalicja chętnych poszły na wojnę z Irakiem, były zmyślone. Kompletnie abstrahowały od tego, że on 20 lat wcześniej mordował Kurdów, że jego reżim był ludobójczy w swojej praktyce, nawet jeśli nie genezie, i że łamał prawa człowieka i był fundamentalnie niedemokratyczny. Tylko, że żaden z tych powodów tak naprawdę nie przesądził o inwazji na Irak, przesądziły wyłącznie powody zmyślone. Tak?
Saddam pomagał Al-Kaidzie w zamachach z 11 września. Saddam planuje zaatakować Zachód i sojuszników Stanów Zjednoczonych przy użyciu broni chemicznej. Nie planował. Słuchaj, tu nie ma między nami różnicy. Rzeczywiście te powody były nieprawdziwe, ale wspomnijmy. W jednym porównaniu między jedną a drugą inwazją się zgadzasz. Ale Proszę bardzo, mogą być kompletnie wymyślone, nieuzasadnione powody inwazji zbrojnych. Tu w tym jednym punkcie już się zgadzasz z tym, że istnieje porównanie. Ale wspomnijmy też o tym, że Saddam jednak z inspektorami ONZ-u grał i pozostawiał celowo pewne niedopowiedzenie, czy on tą broń ma, czy nie ma. Więc wiesz, tutaj też powiedzmy, że on popełnił straszliwy błąd wtedy. Ale wiele innych jest. Wiele innych oczywiście. Saddam oprócz tego, że był sadystą, mordercą i człowiekiem delikatnie mówiąc odklejonym, miał też drugą stronę. Jest fenomenalna książka Roberta Nixona, człowieka, który pół swojego życia poświęcił Saddamowi i badaniu Saddama i był pierwszym człowiekiem, który z ramienia CIA przesłuchiwał Saddama po jego ujęciu, po tym jego słynnym wywleczeniu, tam gdzie był w studzience kanalizacyjnej czy w takim podpiwniczeniu. I Nixon powiedział, napisał to w swojej książce, że gdy ujęli Saddama i on zaczął go przesłuchiwać, to Saddam nie dość, że okazał się człowiekiem, który nie rządzi już swoim krajem, jest tym kompletnie niezainteresowany, to znaczy nie ma pojęcia, czym się jakieś ministerstwa zajmują, w ogóle się na tym nie zna, a po trzecie próbował go przekonać, że teraz jest literatem i zajmuje się pisaniem swojej wielkiej powieści. I z tym wszystkim nie ma nic wspólnego. Więc tak, Saddam popełnił wiele błędów, ale myślę, że przypisywanie mu zdolności do zaatakowania Stanów Zjednoczonych w momencie życia, w którym nie był w stanie upilnować nawet własnego rządu, jest daleko idącym nadużyciem. Ale Witek, ja wiem, że my się w tym sporze nie zgodzimy też. Znaczy, ja wiem, że my nie dojdziemy do wspólnego punktu. I też dlatego cały czas tę prowokację intelektualną przeprowadzam. Bo to nie chodzi o to, żebyśmy my teraz robili wiwisekcję rosyjskiej podłości, bo to jest raz, że niezwykle łatwe, dwa, że ty się znasz na tym lepiej niż ja, a po trzecie, tu nie ma kogo przekonywać. Znaczy, zaczęliśmy od tego, kogo w Polsce będziesz przekonywał, że Rosja łamie prawo międzynarodowe, dopuszcza się zbrodni wojennych albo dokonuje masy złych rzeczy. Przecież to wszyscy w Polsce wiedzą, tak? Dobrze, ale spotkaliśmy się, żeby porozmawiać o czymś innym. Dlaczego tej naszej perspektywy 6 miliardów czy 8 miliardów ludzi na świecie nie podziela? Znaczy, dlaczego ona nie jest uniwersalna? Kuba, za momencik jeszcze, ale jedno pytanie, bo to jest pytanie o istotę polityki. Wyobraź sobie przez moment, że jesteś premierem Polski albo prezydentem Polski i twoim zadaniem jest zabezpieczenie państwa polskiego. Chodzi ci o to, żebyśmy byli maksymalnie bezpieczni. I to nasze bezpieczeństwo zależy od Stanów Zjednoczonych, a oni idą na wojnę. I wiesz o tym, że ta wojna jest niesprawiedliwa, że pomysły, że przyczyny tej wojny są wymyślone, lipne, ale równocześnie wiesz, że to się nam opłaci. I co, nie idziesz na tę wojnę? Opłaciło się to nam? Znaczy, pokaż mi, wiesz, to jest to samo. Pokaż mi dowód, że państwu polskiemu opłaciło się pójść na tą wojnę. Znaczy, jakie interesy bezpieczeństwa, jakie interesy ekonomiczne, jakie interesy międzynarodowe myśmy dzięki temu załatwili. Znaczy, udało nam się... Ale Kuba, czy w polityce doprowadziliśmy do powstania tak zwanego państwa islamskiego masowej imigracji z Bliskiego Wschodu, Kuba, która zdestabilizowała Europę, a nie ją zabezpieczyła. Zgoda. To rzeczywiście był fatalny skutek uboczny. Tylko ty zadając mi takie to pytanie, pokaż mi interes, oczekujesz ode mnie, że ja ci pokażę coś zero-jedynkowego. To znaczy coś, że czegoś nie było, a później się pojawiło. Lub też miało się pojawić, a się nie pojawiło. Ale polityka to przecież są czasami półcienie. To jest przesuwanie się. Nie da się wymierzyć w taki sposób, w którym przestawię po prostu z jednej strony stołu na drugą stronę stołu, przesuwania się z członkostwa w NATO drugiej kategorii do pełnoprawnego członkostwa. I zgodzisz się, że myśmy na tej drodze przez te 20 lat byli. I że ja, wiesz co, ilekroć są zaduszki, ja jeżdżę kilka miejsc w Warszawie, objeżdżam,
I pomnik weteranów misji zagranicznych. Tam zawsze zapalam znicz. Bo myślę sobie, że te chłopaki, które zginęły w Iraku i w Afganistanie, oni zginęli właśnie dlatego, żebyśmy my naprawdę w pełni byli w NATO. I dlatego im zapalam. Nie dlatego, że uczestniczyli w niesprawiedliwej wojnie w Iraku, bo Afganistan to jest inny case, to już jest zupełnie inny case, tak? Ale zostawmy Irak. Pal licho, o co chodzi, ale oni zginęli dla ciebie, dla mnie. To tu się zgodzisz, prawda? Zadajesz to samo pytanie mi w innych słowach, które też zadałeś podczas naszej rozmowy, ale wtedy moim zdaniem zadałeś je w sposób mniej tendencyjny. Bo wtedy zapytałeś się mnie, czy tym ludziom należy się pamięć. I tu oczywiście, że się należy pamięć. Zginęli w polskim mundurze pod polską flagą. W niesprawiedliwej, nielegalnej, zbrodniczej wojnie. Ale tak. Ale teraz dokonujesz pewnego szantażu emocjonalnego, bo pytasz się mnie, czy warto, żeby oni zginęli i czy ja to szanuję, bo Polska jest dzięki temu bezpieczniejsza. Nie. W sytuacji, w której ja nie uznaję tej pierwszej przesłanki twojej tezy, Polska nie jest dzięki temu bezpieczniejsza. Nie? Nie. Plus... Nie czujesz się bezpieczniejszy no dzięki temu, że 28 obywateli RP zginęło w Iraku? Czy się czuję bezpieczniejszy? Oczywiście, że nie. Znaczy, to jest nie tylko myślenie życzeniowe... Ale nie czujesz się bezpieczniejszy, mając dzisiaj wojska amerykańskie w Polsce? Witek, pełnoskalowa inwazja zbrojna Rosji na Ukrainę nie jest w stanie zmusić Amerykanów, żeby wypełniali polskie interesy bezpieczeństwa w taki sposób, jaki my byśmy chcieli. Oni nie zakładają tu baz. W tym momencie w Syrii są 4 amerykańskie bazy, w Polsce nie ma żadnej. No bo nie ma takiej potrzeby. No więc właśnie, więc być może, dziękuję, że sam wpadłeś w tę pułapkę. Więc dlatego, gdyby była potrzeba, to Amerykanie byliby bardziej zainteresowani polskim bezpieczeństwem. Gdyby takiej potrzeby nie było, to by nie byli. A ty twierdzisz, w czym ja się fundamentalnie nie zgadzam. Znaczy nie tylko dlatego, że jest to myślenie życzeniowe, ale także dlatego, że jest to tworzenie historii alternatywnych, że dlatego, że Polska poparła inwazję Iraku, skądinąd też nie odgrywając jakiejś fundamentalnie znaczącej militarnej roli w tej okupacji i tak dalej, to dziś jesteśmy w głównym nurcie NATO. A gdyby to się nie stało, to byśmy nie byli. Nie kupuję tej propozycji. Ona jest oparta na tak chwiejnych fundamentach, że jestem wręcz zdziwiony, że człowiek z takim dużym doświadczeniem w relacjach międzynarodowych jak ty używa tego argumentu w jakikolwiek inny niż tylko czysto publicystyczne i zaczepny dlatego, sposób. Dlatego, że relacje międzynarodowe bardzo często polegają na rzeczach, które są niewymierne, których nie jesteś w stanie zważyć. Po prostu obstawiasz swojego sojusznika. Nie masz gwarancji. Ja nie bronię wszystkiego, co było zrobione, bo ja uważam, że skoro już żeśmy tam poszli i ci chłopacy tam zginęli, to jeszcze trzeba było to skeszować. Trzeba było, mówiąc krótko, skorośmy ten Irak zbombardowali, to później trochę zarobić na jego odbudowie. Wiem, że to ci się nie podoba. Więc okej, ja nie twierdzę, że jest idealnie, ale polityka nie polega na takim prostym keszowaniu w tym wymiarze politycznym, bo ja kiedy mówię, że trzeba było skeszować, to mam na myśli ten wymiar gospodarczy. Ale w tym elemencie bezpieczeństwa musisz obstawiać swojego sojusznika. Po prostu mówisz, że wpadłem w pułapkę. Nie, nie wpadłem w pułapkę. Nie ma potrzeby przysyłania tu 100 tysięcy żołnierzy amerykańskich, ale 2 brygady są. I to chyba fajnie, że są te 2 brygady. Są dlatego, że posłaliśmy żołnierzy do Iraku. No i tak bądźmy poważni. To znaczy, mówisz, odkąd ja żyję? Kuba, nie powiedziałem, że są, bo posłaliśmy do Iraku. Powiedziałem, że to, że posłaliśmy do Iraku, przyczyniło się w jakimś stopniu. Przesuwało nas. Użyłem słowa przesuwało. You can't prove a negative. Logicznie nie mogę ci udowodnić, że w żaden sposób nas to nie przesunęło, tak jak nie jestem ci w stanie udowodnić logicznie, że UFO nie istnieje, tak? I w tym momencie nie atakuje właśnie Hersonia. No dobra, to teraz nie mogę ty zastosowałeś trik, który jest trochę taki, no ale dobra. No nie, bo... Znaczy, pytasz mnie... Przekonujesz... Mówisz o tezie, do której ty jesteś głęboko, intuicyjnie przekonany. Ja ci odpowiadam tak, jak potrafię. Nie ma na nią dowodów. Przez całe moje życie dorosłe, jak interesuję się polityką amerykańską, nie przeczytałem ani jednego dokumentu strategicznego czy opracowania, które mówiłoby, że relacje z Polską polepszyłyby się dzięki inwazji Iraku. Nie przeczytałem żadnego takiego dokumentu. Nie znam eksperta, może z wyjątkiem jednego, którego nazwisko powiem ci później. Nie znam takiego think tanku, który to powie. To znaczy, nasza relacja z Polską i nasza inwestycja w polskie bezpieczeństwo zwiększyła się po 2003 roku, bo oni dowiedli, że pójdą do Iraku za nami. Wręcz przeciwnie, za to znam amerykańskich ekspertów i rozmawiam z nimi, którzy twierdzą coś przeciwnego, że Polska, pokazując swój kompletny serwilizm,
pozbawiła się jakiejkolwiek możliwości budowania swojej pozycji w NATO vis-a-vis Amerykanów i domagania się od nich jakiejś koncesji. Mówił mi to na przykład ostatnio, nie wiem, Stephen Wartime. Jednak członek stały Carnegie Endowment for International Peace. Ja ci jestem w stanie wymienić nazwiska ludzi, którzy powiedzą dosyć dokładnie przeciwnego. Ale znaczy, vis-a-vis Amerykanów, to ja mam szczerze powiedziawszy, vis-a-vis Amerykanów to byli, wiesz, ci, którzy uważali, że żadnych baz na wschodniej flance. To a inna sprawa, że Amerykanie też tak uważali przez długi czas. Ale też tak uważali. Dobrze. Witek, ja uważam, nie, ja jestem przekonany, dobrze. Jeszcze jedna rzecz, znaczy odkąd ja żyję, to w każdej sprawie jestem przekonywany, że Polska musi Amerykanom coś udowadniać, musi się uwiarygadniać, musi pokazywać swoją dojrzałość, musi dowieść lojalności. Ja, odkąd żyję, ja to słyszę w każdej kolejnej sprawie. Natomiast nigdy nie widzę, raz, że nie widzę podobnych postaw u innych narodów, znaczy mało Kuba, to słyszę od Estończyków, Czechów, Finów, którzy są w podobnej geopolitycznej sytuacji co my. Kuba, ale inna jest sytuacja w 2023. Ukraińcy nawet tak nie mówią, by the way. Inna jest sytuacja w roku 2023, a inna sytuacja jest w momencie wojny w Iraku. Pamiętaj, że to troszeczkę... Ale ja nie twierdzę, że to był łatwy wybór. To był wybór tragiczny. Ja nie twierdzę, że on był łatwy. Masz rację, jak przestawiasz te szklanki, tutaj wojny, mówisz, że to nie jest... Masz rację, to nie jest zero-jedynkowa sytuacja. Przypomnij mi, wojna w Iraku to jest który rok? 2003, marzec. Aha, 13 lat po komunizmie. To jesteśmy w innej sytuacji niż jesteśmy dzisiaj. Ale to jest inny argument. Znaczy, jeżeli pytasz się mnie, czy to była łatwa decyzja polskich elit politycznych, nie była łatwa. Nie, bo jeżeli, ty mówisz, dobra. Bo jeżeli ty mówisz, że cały czas słyszysz argument, że musimy coś udowadniać i tak dalej, to ja dzisiaj w 2023 roku się podpisuję pod tym, co mówisz. Tak, rzeczywiście nadmierne nadskakiwanie Stanom Zjednoczonym, zresztą nie tylko Stanom Zjednoczonym, no w wykonaniu ekipy PiS-u nadmierne nadskakiwanie konkretnie Donaldowi Trumpowi jest błędne, wręcz głupie w momencie, w którym jest to gra tylko na jedną administrację. I tak, owszem, uważam, że należałoby, i tutaj nie chcę zabrzmieć jak pisowiec, bo jeżeli powiem traktować się z większym szacunkiem, to nie mam na myśli tego, co robi PiS, bo to... jest troszeczkę co innego jednak niż ja mam na myśli. Ale my mówimy o sytuacji sprzed 20 lat. To jest zupełnie inna sytuacja. Zupełnie inna sytuacja gospodarcza, również nasza. Dla nas wtedy potężnym wysiłkiem jest, żeby kupić parę samolotów na krzyż. Więc wiesz, to bo ty jakby używasz argumentu, który jest prawdziwy dzisiaj, opisując rzeczywistość sprzed 20 lat. I tutaj, przepraszam, no troszeczkę... Nie, ta decyzja... Nie wiedzieć, dlaczego w ogóle dzisiaj znowu z jakiegoś powodu otworzyłem te cebosy z 2003 roku. Ja naprawdę lubię ten temat. Otworzyłem te cebosy z 2003 roku. Wiesz, Witek, ale to była także decyzja podjęta wbrew polskiemu społeczeństwu. To też jest ciekawe, mimo że było ono tak proamerykańskie, jak było. Znaczy ostatnie badanie opinii publicznej przeprowadzone w Polsce w marcu 2003, czy w lutym 2003 roku mówiło, że bezwarunkowo, niezależnie od ustaleń tych ekspertów do spraw broni masowego rażenia, poprzeć inwazję, mówiło 6% Polaków. Ale no to wiesz, a kolejne 25, że warunkowo i tylko pod jakimś warunkiem. Kuba, ale na tym polega rządzenie, że czasami idziesz wbrew sondażom, prawda? Tak. Ale chyba, że ci się podoba współczesna polityka. W jakim wymiarze? W takim wymiarze, że zanim cokolwiek zrobisz, to patrzysz na sondaże. Nie, ale wiesz, lubię generalnie idee demokracji, które jednak mówią, że powinna ona odzwierciedlać wolę narodu wyrażoną w wyborach. Gdybyśmy przeprowadzili referendum w sprawie inwazji Iraku, myślę, że ono nie zostałoby wygrane i z jakiegoś powodu przez ekipę Kwaśniewskiego i Millera, z jakiegoś powodu tego referendum nie wprowadzono. Ale Witek, mieszasz kilka różnych porządków. Znaczy, pytasz, czy w ówczesnej sytuacji III RP był to łatwy wybór i czy elity polityczne mogły podjąć inną decyzję? Nie. To znaczy, ty zadajesz sobie to pytanie, mówiąc, że ci je zadałem, ale dobrze. To nie był łatwy wybór. To nie był łatwy wybór. Tylko to nie zmienia jakby moich poglądów, bo na całe szczęście także nie jestem politykiem i rezerwuję dla siebie prawo tego, wiesz, kroku wstecz, żeby też coś z historycznej perspektywy pokazać, bo jestem dziennikarzem i publicystą. I to w tej roli też zostałem tutaj zaproszony, a nie jako portparol Aleksandra Kwaśniewskiego i Leszka Millera, nie? Dobrze, żeby mówić, czy jej decyzja była właściwa. Moim zdaniem, znaczy nie zgadzam się z fundamentalną przesłanką, świat dzisiaj wskutek inwazji Iraku jest miejscem bardziej niebezpiecznym. Z wielu powodów. Znaczy, także dlatego, że Ameryka pokazała swoją słabość
i dowiodła wszystkim ludziom, którzy chcieliby Zachodowi zaszkodzić, że jest to możliwe. Tak? Pokazała, że nie wygra wojny partyzanckiej. Tu nie ma między nami różnicy zdań. Zburzyła ład międzynarodowy, dostarczyła masę argumentów przeciwko Zachodowi. Więc teraz paradoksalnie ty, jako zwolennik zachodniego ładu i porządku atlantyckiego, powinieneś mówić to samo. Znaczy, to była zła wojna. Także dlatego, że do dziś obserwujemy jej konsekwencje. Osłabiła Stany Zjednoczone. Kryzysu migracyjnego, elekcji Donalda Trumpa, ośmielenia Rosji, załamania ładu międzynarodowego i ośmieszenia jakby Rady Bezpieczeństwa ONZ. Z tych wszystkich wielu powodów ten świat dzisiaj jest mniej amerykański. To byś chciał żyć w świecie amerykańskim. On dzisiaj jest mniej amerykański niż był. Ten moment unipolarnej hegemonii został zmarnowany. W Iraku, zgoda. Pełna zgoda. Więc z punktu bezpieczeństwa Polski, zatem Witek się z tym zgadza, to źle. Bo z punktu bezpieczeństwa Polski świat amerykańskiej unipolarnej hegemonii byłby dla nas lepszy. Mimo, że ja jej nie lubię, on byłby dla nas lepszy. Ale skoro ta unipolarna amerykańska hegemonia została obalona, to dzisiaj widzimy, jak wygląda świat bez niej i jak on wygląda także w naszej części Europy. Ja, proszę Państwa, jak rozmawiam z Kubą, to zawsze uciekamy w jakieś dygresje. Więc 10 po już rzeczywiście. Więc musimy zaraz wrócić, ale nie wiem, czy Państwo widzieli taki klasyczny amerykański film Top Gun, no i jego drugi, można powiedzieć, jego sequel nakręcony. Top Gun Maverick? Tak, Top Gun Maverick. Otóż one się różnią jednym. No poza tym, że w jednym lata F-14, a w drugim lata F-18. Mianowicie w tym pierwszym, od pierwszej sceny wiemy, że Amerykanie dadzą tym złym łomot. W tym drugim przez cały film zastanawiamy się, czy dadzą radę dać tym złym łomot i na końcu dają im łomot. Ale stresujące jest to, że nie wiemy, czy dadzą radę. Co ty byś zrobił, gdybyś... No tym razem już musisz się wcielić w rolę nie premiera lub prezydenta Polski, tylko jednak kogoś, kto ma trochę więcej do powiedzenia na świecie, czyli prezydenta Stanów Zjednoczonych. Ale nie, to akurat łatwe. Myślałem, że... No dobra, no przepraszam. I gdybyś chciał spowodować, żeby więcej państw wahających się, będących pomiędzy, przyjęło naszą perspektywę, stanęło po naszej stronie. Inna sprawa, że to jest w pewnym stopniu umowne, bo ja nie do końca jestem pewien, czy perspektywa polska i amerykańska to jest ta sama perspektywa. Mam coraz częściej wrażenie, że niekoniecznie. Mam wrażenie, że amerykańska perspektywa to jest, co zrobić, żeby Rosja po niewygraniu tej wojny nie rozpętała kolejnej wojny. Polska perspektywa, co zrobić, żeby Rosja przegrała wojnę i najlepiej się rozpadła. No więc to jednak nie są do końca te same perspektywy, ale nie wchodźmy w to. Chcemy, żeby cały świat przyłączył się do świata Zachodu. Co mamy zrobić? Ja wiedziałem, że to pytanie padnie, stąd jestem przygotowany tu, żeby wejść w rolę polityka czy doradcy polityków, która zazwyczaj nie jest moją rolą, ale musimy, żeby odpowiedzieć na to pytanie, uczciwie zrobić krok wstecz i zadać jeszcze jedno pytanie uzupełniające. Czy my tak naprawdę chcemy tego i co jesteśmy w stanie zapłacić, czy co jesteśmy w stanie oddać, żeby inne państwa przyjęły naszą perspektywę? Bo dopiero wtedy to pytanie, moim zdaniem, jest pełne. Ja przepraszam, to ja wejdę ci w słowo. Jak się pojawił kryzys zbożowy, fascynowało mnie, jak Polska bardzo niewiele robi, żeby zaradzić temu kryzysowi. No rozumiem, że może nie mamy zbóż, ale mamy jakieś inne produkty żywnościowe. No to w związku z tym pierwszym pomysłem, który mi przychodził do głowy, byłoby powiedzieć wszystkim państwom afrykańskim, szczególnie tym zagrożonym, nie jesteśmy w stanie dostarczyć na przykład zbóż, ale jesteśmy w stanie dostarczyć, wiadomo, że to jest trochę PR-u i tak dalej. Nie widziałem tego, nie widziałem tego działania. No, pytanie, czy Polska w ogóle prowadzi politykę zagraniczną. Na tym odcinku na pewno i nie prowadzi, tak? No, szczególnie po tym zamykaniu ambasad i tym całym jakby takim wycofywaniem się ze świata. Skądinąd ja trochę używam takiego określenia złośliwie, rozgoszczenia się w swojej prowincjonalności. To znaczy polskim elitom w ogóle teraz jest bardzo na rękę, że uwaga świata jest skupiona na naszym regionie, bo to pozwala też czuć się jak gdyby... byśmy byli tym centrum świata, nie? Bo na chwilę biegun globalnej uwagi się przesunął w kierunku Europy Środkowo-Wschodniej, to się rzadko zdarza, ostatnim razem się zdarzyło w 1989.
I rzeczywiście nam na to w ogóle odpowiada, że nie musimy być zainteresowani teraz niczym więcej, nie? Bo świat się dzieje tutaj, świat się dzieje w Rzeszowie, w Przemyślu, to jest świetne, w ogóle nie musimy interesować się niczym więcej. Dlatego też uważam, że polskie elity, szczególnie te konserwatywy, są tak zakochane w tej wojnie, nie? Że mi tak bardzo im odpowiada. Amerykanie tu przyjeżdżają, gazety o nas piszą, może nawet coś sobie więcej ugramy. Albo i nie. Ale to była dygresja o Polsce, bo też nie ma rozmowy z Witkiem, w której nie byłoby narzekania na stan polskiej obecnej dyplomacji. I słusznie. Gdybym był prezydentem Stanów Zjednoczonych, trzeba zrobić krok wstecz. Czy my jesteśmy w stanie coś poświęcić i czy my chcemy tego, żeby inne państwa grały w naszym obozie? Trzeba sobie zadać to pytanie. To znaczy, czy my naprawdę chcemy, żeby Iran prowadził inną politykę, żeby mieć lepsze relacje z Kubą albo z Wenezuelą? Czy tak naprawdę tylko chcemy? Jeśli tak, to czy jesteśmy w stanie, mówię my teraz, portparol Amerykanów, czy w ogóle widzimy sens w czynieniu jakiejś koncesji? Bo to wcale nie jest takie jednoznaczne. Ty mówisz, co zrobić, żeby te państwa były po naszej stronie, ale prawdopodobnie, jakby tak zadać sobie na serio to pytanie, czy my naprawdę widzimy sens w jakiejś inwestycji dyplomatycznej na przykład w reżim w Erytrei, nie? Żeby on zmienił zdanie? Prawdopodobnie nie, bo Erytrea nie jest istotna ani z punktu widzenia Ukrainy, ani Polski, ani Stanów Zjednoczonych. A to, że głosuje tak, jak głosuje na Zgromadzeniu Ogólnym ONZ, to trudno. Znaczy, przepraszam, czy chcesz mi powiedzieć, że po prostu musielibyśmy na przykład inaczej się podzielić pieniędzmi, a to byłoby zbyt kosztowne, a w gruncie rzeczy to mało nas obchodzi, czy oni są po naszej stronie? Bo czy będą, czy nie będą, to tak czy tak to my wysyłamy, mówię my Zachód, my wysoko rozwinięty Zachód, tą broń Ukrainie i w gruncie rzeczy co nas obchodzi? Wiesz, tak brutalnie rzecz ujmując, co nas obchodzi, przepraszam, z całym szacunkiem, czy Afryka jest po stronie Ukrainy, czy nie jest po stronie Ukrainy? Znaczy, ja myślę, że z ogólnoludzkiego punktu widzenia to jest ciekawe, to jest warte namysłu, ja chętnie o tym rozmawiam i tak dalej, natomiast z takiego punktu widzenia cynicznej polityki to prawdę mówiąc często nie jest. To znaczy to, jak będzie głosowała w Radzie, cały czas się poprawiam, w Zgromadzeniu Ogólnym, tam Wenezuela, Erytrea czy Korea Północna jest trzeciorzędne, więc tak naprawdę nie ma... Analiza kosztów i zysków jest tutaj, moim zdaniem, z punktu widzenia Waszyngtonu w tym momencie na niekorzyść. Amunicję artyleryjską tak czy tak można od nich odkupić, wystarczy trochę łapówek dać. Tak, ale przykłady Erytrei czy Korei Północnej są za łatwe, albo Syrii, no są za łatwe, bo wiadomo dlaczego i po której one stronie są. Chciałbym sięgnąć do dwóch trudniejszych przykładów, to jest do Iranu i Izraela. Znaczy obydwa państwa... Jakby to ładnie powiedzieć, nie podzielają zachodniej, a już na pewno polskiej optyki na inwazję na Ukrainę, tak? Znaczy patrzą na to inaczej. Iran z oczywistych powodów, no bo Trump zerwał porozumienie nuklearne, nałożył z powrotem sankcje i prowadził jakby świadomą kampanię wymierzoną w Iran. Tam, z tego co czytam od ludzi, którzy znają się na tym lepiej niż my, nie ma już żadnej woli negocjowania z Amerykanami. Znaczy jest przekonanie, że Amerykanie tak nas oszukają, więc właściwie nie warto z nimi rozmawiać. Amerykanie, to jest stanowisko dyplomacji irańskiej. Amerykanie musieliby dać nam niezwykle mocne gwarancje, które przeżyją Trumpa, żebyśmy my przestali pomagać Rosji. No i teraz to jest pytanie, czy naprawdę w Waszyngtonie jest jakaś elita władzy, która chciałaby dać Iranowi tak mocne gwarancje czegoś tam, nie wiem, współpracy gospodarczej albo zwolnienia sankcji, albo dopuszczenia z powrotem do obrotu ropą, czymkolwiek innym, żeby ten reżim irański uznał, że warto wrócić do rozmów. Moim zdaniem nie ma takiej woli. To znaczy znowu, przekonanie o koszcie politycznym po stronie ekipy Bidena jest tak duże, że oni nie chcą dać Iranowi tych lepszych warunków. Mhm. I teraz odwrotna sytuacja jest z Izraelem. To znaczy, muszę powiedzieć tę anegdotę, bo ja uważam też często, że to w ogóle pytanie o to, kto popiera Rosję, a kto popiera Ukrainę, jest też taką wygodną pałką do walenia w lewicę, bo premier Izraela Benjamin Netanyahu w kampanii wyborczej w 2019 roku z siedziby partii Likud w Tel Awiwie zwiesił taki wielki, długi na 4 piętra baner swojej fotografii z Putinem, jak ściskają sobie dłonie. I to tak wisiało przez pół kampanii wyborczej w Tel Awiwie. I jestem przekonany, że gdyby jakikolwiek lewicowy albo socjaldemokratyczny przywódca na świecie to zrobił, to byłby żywym trupem. To znaczy byśmy w Polsce przez kolejne 5 lat nie rozmawiali o niczym innym, jak o tym, że jakiś lewicowy prezydent to zrobił. Znaczy Lula, albo nie wiem, Corbyn w Wielkiej Brytanii, albo Olaf Scholz, ktokolwiek inny, gdyby powiesił sobie wysoki na 4 piętra baner z Putinem, to nigdy byśmy mu tego nie wybaczyli. Netanyahu jakoś przeszło. I tu wracam do tego Izraela. Prawdopodobnie jest cena, za którą Izrael przestałby niuansować,
I poparłby jednoznacznie prozachodnią politykę. Znaczy zacząłby wysyłać Ukrainie broń, przestałby liczyć na rolę tego mediatora z Moskwą, przestałby akceptować rosyjskie pieniądze, bo Izrael to jest wygodne miejsce, gdzie można uciec od sankcji, prawda, zaparkować sobie swój jacht czy coś. Więc prawdopodobnie jest cena, za którą Izrael przestałby to robić, ale podobnie jak z Iranem, tylko trochę po drugiej stronie, Zachód czy Waszyngton nie uważa, że akurat poparcie Izraela dla Ukrainy w tym momencie jest tak fundamentalnie ważne, żeby płacić tak wysoką cenę przepychania tego państwa na naszą stronę. Tak mi się wydaje, że oni dokonują pewnego rodzaju rachunku zysków i strat, mając też z tyłu głowy to, że wybory może wygrać Trump. I skądinąd, to jest coś, o czym my w Polsce nie rozmawiamy, elity władzy w co najmniej kilku państwach dzisiaj czekają na Trumpa. Izrael jest jednym z tych państw. A Polska drugim. Bardzo możliwe, znaczy jeżeli wygra PiS, bardzo możliwe, że Polska jest drugim, z głupich bardzo moim zdaniem powodów. Pełna zgoda. Bo tak dobrej administracji demokratycznej dla Polski jak Bidena, to nie wiem kiedy była za naszego życia. Ale wiesz, to nie jestem przekonany, czy rządzący Polską kierują się logiką. Okay. Trzecim z tych państw jest na przykład Arabia Saudyjska. Znaczy to są państwa, których elity władzy w tak naprawdę już nieskrywany sposób komunikują światu, że oni czekają, aż dojdzie Trump do władzy, bo co by się nie działo i której strony oni nie wybiorą, czy to ukraińskiej, czy rosyjskiej, czy neutralnej, czy zachodniej, to Trump da im lepsze warunki. Kuba, stąd kończąc, jeśli pozwolisz, bo ci przyszedłem. Więc pytałeś, co możemy zrobić? To tak, co, właśnie. Co możemy zrobić? A jaka jest cena Izraela za przejście na taką stronę? Nie jestem ekspertem od tego. Należy zapytać Jakuba Katulskiego, z dziennikarza i autora bloga Stosunkowo Bliski Wschód. Myślę, że Kuba Katulski byłby najlepszą osobą, żeby na to odpowiedzieć. Nie wiem, jaka jest cena. Wiem, że ona gdzieś jest. Znaczy, że jest jakaś wymierna wszystkie cena. Wszystkie ambasady z Tel Awiwu do Jerozolimy? Być może. No tak, albo jeszcze większe gwarancje bezpieczeństwa, albo... nie wiem, nałożenie na Iran takich sankcji, że już się wywali. Ja tego nie wiem, bo nie znam się na polityce izraelskiej, natomiast nie mam wątpliwości, że ta cena gdzieś istnieje, tylko że z oczywistych powodów dzisiaj administracja Bidena jakby nie chce jej zapłacić. Skądinąd to, że te ceny istnieją, my też wiemy, bo niektóre państwa te ceny wywieszają dość otwarcie. Arabia Saudyjska wywiesiła cenę dość otwarcie, tak? Powiedziała wsparcie dla naszego programu jądrowego i gwarancje bezpieczeństwa takie jak w NATO albo porównywalne. Dajcie nam to, a my przestaniemy grać z Putinem i z grupą OPEC przeciwko wam. Mohammed bin Salman wywiesił Amerykanom rachunek, przykleił im go za wycieraczkę. Tak? No dobrze. To się dzieje. Co byś mógł zrobić? Wiem. Ostatnie Kuba, pytanie. Wiem. Bo ustaliliśmy już, że mniej więcej, zaraz powiesz, co trzeba by zrobić. Ustaliliśmy też, zanim to powiedziałeś, że w zasadzie nie ma potrzeby tego robić. Znaczy z punktu widzenia Ukrainy jest taka potrzeba na przykład, nie Ukraina, no. Ukraina by czegoś chciała, ale z punktu widzenia Waszyngtonu no tak, ale to nie jest to imperatyw. Ale to już jest w ramach wiesz, pewnej gry dyplomatycznej. Jak chodzi o sprzęt do strzelania do Rosjan, to my wystarczymy, tak? My Zachód. O ile utrzymamy no dobrze, no czołgi wytwarzania tych pocisków, ja też to nie znam tych pocisków i uzupełniania amunicji, bo z tego co wiem też nie jest z tym różowo, ale chodzi mi o to, że zobacz, ja jestem wielkim przeciwnikiem na przykład sankcji na Wenezuelę, Kubę czy także Iran, bo widzę jak bardzo się nie sprawdziły, jak przeciwskuteczne przyniosły rezultaty i w tym sensie polityka Baracka Obamy, która z punktu widzenia naszego regionu była niedobra, znaczy nam się nie podobała, polityka zagraniczna administracji Obamy, miała tę wielką zaletę na przykład, że była ostatnią być może administracją, która była w stanie zerwać uzależnienie takiej Kuby czy Iranu od Rosji i Chin. Tak? Może była w stanie triangulować, była w stanie zaproponować Iranowi takie warunki, dzięki którym być może ten Iran dzisiaj nie wysyłałby tych dronów Shahid, bo by się bał Stanów. Dzisiaj się już nie musi bać Stanów, bo dostał takiego łupnia od administracji Trumpa. Z czego ma się jeszcze bać? Tak? Tam ludzie wychodzą na ulicę, protestują, jest głód, inflacja 70%. No w tym momencie Iran uważa, że nie ma nic do stracenia, więc będzie wysyłał te drony. Kuba, co trzeba by zrobić? To jest bardzo trudne pytanie. Co trzeba by zrobić? Trzeba by dokonać tej analizy kosztów i zysków, o której mówiłem, ale także należałoby, to mówi też Fiona Hill, słuchać. To znaczy rozmawiać z tymi państwami, jeśli naprawdę chcemy je przekonać, czy to będzie Brazylia, czy to będzie, nie wiem... Angola, Mozambik, Turcja. Trzeba ich słuchać i pytać się, czego oni tak naprawdę potrzebują. Uderzyć się w piersi za Irak? Znaczy z moralnych powodów. Nie wiem, jak powiedziałem, nie wiem, czy to by i historycznych powodów, nie wiem, czy to by zmieniło już dzisiaj relacje, ale nie zaszkodziłoby. Zaangażować się w bardziej rzeczywisty sposób, żeby zakończyć wojnę w Jemenie?
Bo to też jest coś, co... Z pewnością tak, z pewnością tak. To taka wojna, proszę Państwa, która się toczy. O której nic nie mówimy. Jeżeli, jeżeli śledzicie polskie media, może mogliście zapomnieć, że się toczy, ale się toczy. I żniwo trupów jest tam przerażające i też popieraliśmy tam robienie rzeczy takich, które by nie zawstydziły Władimira Putina, ale to nieważne. Tak, są propozycje, które mówią w ogóle, tylko znowu, my nie jesteśmy na to gotowi, ale są propozycje, które mówią, że należy wzmocnić, i teraz nie pomylę tych dwóch nazw, Zgromadzenie Ogólne ONZ-u przeciwko Radzie Bezpieczeństwa. Że jeżeli chcemy, żeby ten cały świat tak był po naszej stronie, to dajmy im możliwość wpływu na rzeczywistość i zacznijmy traktować te ich wyniki głosowań i te ich stanowiska wiążąco. A nie tak, że Zgromadzenie Ogólne coś przegłosuje, a potem zawsze Zachód się od tego wywinie. Z takich, i to byłaby wielka reforma. Znaczy, pytanie brzmi, czy inwazja Rosji i delegitymizacja Rosji tego nie przyspieszy paradoksalnie i rzeczywiście nie doprowadzi do jakiejś reformy Rady Bezpieczeństwa. To jest inne pytanie. Co moglibyśmy jeszcze zrobić? Pojawił się termin sprawiedliwy handel i on jest tutaj też fundamentalny. To znaczy, gdybyśmy byli w stanie, nie znam się na logistyce tego, ale gdybyśmy byli w stanie zastąpić Rosję i Białoruś, no i do pewnego stopnia Ukrainę z innych powodów, jako partner handlowy dla krajów, które dzisiaj są uwiązane istotnie handlowo z właśnie Rosją, Białorusią i Ukrainą, to by to na pewno pomogło. To znaczy nie stawiałoby ich w takiej sytuacji, w której nie mogą zrezygnować z handlu z Rosją, bo po prostu pozbawią się żywności na półkach. Inne ciekawe rozwiązanie, ono się pojawia w najnowszym tekście Matta Dasa. Matt Das, bardzo ciekawy człowiek, były doradca Berniego Sandersa do spraw polityki zagranicznej, w nowym tekście Foreign Policy, w którym on opisuje podróż delegacji Kongresu Amerykańskiego do Chile i do państw Ameryki Południowej. I on tam pokazuje, że powinniśmy wysyłać w takie delegacje międzynarodowe ludzi, którzy rozumieją wrażliwość danego państwa, będą umieli się uderzyć w piersi, w przypadku Chile, dlatego że zbliża się 50. rocznica puczu Pinocheta. I w poniedziałek najbliższy. I będą w stanie prowadzić dyskusje w imieniu Kongresu Amerykańskiego czy szerzej Zachodu. Na równym poziomie z elitami tych państw i dobierać reprezentantów Zachodu z klucza, który pomoże. Mówiąc wprost, no są miejsca na świecie, gdzie lepiej Amerykanów nie wysyłać, są miejsca na świecie, gdzie lepiej nie wysyłać Francuzów, tak, z oczywistych historycznych powodów, są może takie, gdzie lepiej nie wysyłać, nie wiem, Polaków, tak, ale żeby robić to tak, żeby tę dyplomację prowadzili ludzie, którzy są dla miejscowych elit dobrymi partnerami i też są w stanie czegoś wysłuchać. No i wreszcie coś, co też nie wiem, bo to się pojawia w tym samym tekście. Coś, co nie wiem też, czy jesteśmy gotowi zrobić, mianowicie prowadzić dyplomację w sposób, który nie zmusza innych do natychmiastowego zajęcia stanowiska w jednej z zimnych wojen, czyli zimnej wojnie z Rosją albo zimnej wojnie z Chinami. Ponieważ w tym tekście pojawia się bardzo ciekawa anegdota, mianowicie jadą kongresmeni amerykańscy tam do Chile, czy do Brazylii, czy do, nie wiem, Paragwaju i zaczynają z tymi ludźmi rozmawiać, a oni mówią, wiecie co, jesteście pierwszą delegacją amerykańską, która do nas przyjechała od bardzo, bardzo dawna, która pytała o cokolwiek innego niż Chiny. Bo dotychczas, jak przyjeżdża do nas delegacja amerykańska, to nie pyta, jak z waszą gospodarką, a jak tam walka ze zmianami klimatu, a jak tam ochrona środowiska, tylko pyta, czy Chińczycy kupili u was jakąś fabrykę, a jeśli tak, to jaką. I proszę nam się spowiadać z tego, co Chińczycy u was kupili i czy bardzo u was inwestują i czy na pewno ich pogonicie, kiedy będzie trzeba. No i w tym tekście pojawia się taka myśl, że jeżeli chcemy z tymi krajami nawiązywać jakieś takie relacje... W Polsce nie zadają tego pytania. Ale bo co, bo wiedzą, że nie? Czy wiedzą, że czy już po prostu mają nie, tę wiedzę? Nie, pogonimy, no wiadomo. A, pogonimy. Że pogonimy, no właśnie. Więc w tym tekście pojawia się taka myśl, że jeżeli chcemy, żeby na przykład Brazylia... Znowu, czy to jest tak bardzo potrzebne, ale że chcemy, żeby Brazylia, czy Chile, czy nie wiem, albo bliżej, czy Turcja były po tej naszej stronie vis-a-vis Rosja, Ukraina, to czy my jesteśmy, to powinniśmy zapytać im, czego właściwie oni chcą, czego potrzebują, jak możemy taką strukturę zbudować. Ale czy to jest możliwe, czy to jest rodzaj, wiesz, zachodniego myślenia życzeniowego i znowu wracamy do początku naszej rozmowy, uznawania, że nasza perspektywa koniec końców będzie tą uniwersalną i wszyscy ją przyjmą? Na to odpowiedzi nie znam. I tu stawiamy, proszę Państwa, kropkę, jak chodzi o naszą rozmowę, ale jeżeli Państwo macie jakieś pytania, jak rozumiem, do Kuby, to proszę bardzo. Tutaj było pytanie o ten number two,
czy to jest Rosja, czy Chiny. Czy właśnie taka niedookreśloność, że nie wiadomo, czy Rosja, czy Chiny jest number two, nie daje nam większego pola manewru do no jakiegoś tam... Tutaj już wyobrażam sobie karcący wzrok pana Jurasza, lewarowania się Chinami, lewarowania się w relacjach z Amerykanami, że tam coś tam, a panie si, a może by tak coś tam razem. Czy dopóki istnieje taka dynamiczna równowaga, to nie mamy większej możliwości grania na tym froncie? To ja, przepraszam. I nie pytam tutaj o wolę polityczną MSZ-u, ponieważ no, tutaj może być różnie. Ja panu powiem w ten sposób. Ja akurat na Chinach się nie znam, ale znam człowieka, który się zna. I w ogóle jako dziennikarz mam taki zwyczaj, staram się wyszukiwać ludzi, którzy są specjalistami w swoich dziedzinach i niekoniecznie są tymi etatowymi komentatorami, którzy zawsze skomentują wszystko. I takim człowiekiem, co do którego wiedzy na temat Chin mam zaufanie, jest Radosław Pyfel. Kiedyś zadałem mu pytanie właśnie o te relacje Polska-Chiny. On mi powiedział, że w Chinach nikt nie słyszał w ogóle o jakimś czymś bardziej istotnym, że to tutaj w Polsce się dużo mówi, bo wie pan, polska prawica, którą bardzo cenię za poszukiwania intelektualne, ale bardzo nie cenię za to, że w ramach tych poszukiwań często dochodzą do jakichś bardzo, powiedziałbym, odkrywczych myśli i przez odkrywczych to mam na myśli oczywiście to, że wymyślają rzeczy nieistniejące. W związku z tym przechodzą takie, wie pan, fascynacje intelektualne. Wszyscy moi znajomi po prawej przeszli fascynację, kim to tam było, Ankarą, Budapesztem, później Ankarą, później Pekinem. Potem przez moment się okazało, że w ogóle członkostwo, niestałe członkostwo w Radzie Bezpieczeństwa to jest w ogóle największy triumf polskiej dyplomacji. Nieważne, że za PRL-u byliśmy tam chyba 3 czy 4 razy i na Boga to już żadnego znaczenia nie ma. Mówiąc krótko, niczym się nie zlewarujemy w stosunku do Stanów Zjednoczonych. Do Stanów Zjednoczonych to my się możemy lewarować Niemcami. Gdybyśmy poszli na jakieś zbliżenie. Widać, chociaż, że z Onetu. Widać, że z Onetu. Nie, przypomnę, dlatego, że jest, dlatego, że zawsze będzie napięcie mniejsze, większe, tak? Możemy się lewarować. Wie pan, niedoceniany element w mojej opinii w polskiej polityce to jest Francja i Wielka Brytania. Ja co prawda Francuzom organicznie nie ufam, ale Brytyjczyków uważam nie należy traktować wyłącznie jako amerykański lotniskowiec w Europie, bo to jest jednak samodzielny gracz. Tu tak, możemy gdzieś na tej osi, tak? Natomiast nie Chinami. Po prostu nie ma tu Chin po prostu i nigdy nie będzie, no bo no wie pan, no moglibyśmy ewentualnie, gdybyśmy, no wyobrażam sobie, nie wiem, budujemy 5 elektrowni atomowych i ich wpuszczamy, no ale przecież nie zrobimy tego, tak? Z oczywistych powodów, w związku z tym też nie możemy się zlewarować, także czysto teoretycznie mogę sobie to wyobrazić, praktycznie tak jak mi kiedyś wytłumaczył Radek Pyfel, w Chinach, w chińskim MSZ-cie Wydział Polski to jest naprawdę mało prestiżowy wydział. I ci tacy ważniejsi dyplomaci chińscy są w innych wydziałach, a nie polskim wydziale. Dzień dobry. Ja mam takie też przemyślenia. Chciałem się podzielić a propos rozmów z ludźmi, którzy nie są spoza tej strefy zachodu. Ostatnio rozmawiałem z Afgańczykiem, który pomagał polskiemu wojsku też i misji amerykańskiej, gdzie potem mógł tu przyjechać i spytałem go, co Afganistan oficjalnie myśli na przykład o Ukrainie i afgański prezydent powiedział, że Ukraina zrobiła jeden błąd, zaufała Ameryce, tak? To co ja zrobiłem, tak? Czy jakoś tak w każdym razie. I na przykład z Kurdem rozmawiałem, a on, Kurd nas ocenia, to znaczy to mój przyjaciel, jako agendę CIA w ogóle. Także takie są rozbieżności na tej arenie międzynarodowej. Ale zaraz, ale pan się zgadza z tym, bo ja się z tym głęboko nie zgadzam, mianowicie
No, Ukraina by tej wojny nie toczyła, gdyby nie Stany Zjednoczone. Nie, no oczywiście jasne, że są granice, tak? Natomiast a też rozmawiałem z Tunezyjczykiem a propos Iraku i tam wtedy Tony Blair miał taką przemowę, że przeprasza, że inwazja na Irak była dziełem CIA i on przeprasza rodziny tych żołnierzy brytyjskich, którzy polegli w Iraku. Na co ten Tunezyjczyk mi powiedział, a gdzie jest mowa, że on przeprasza Irakijczyków? Tak, że on był tym zbulwersowany, tak, w ogóle tą przemową. Ale ja mam pytanie takie, czy w ogóle ta wojna, oczywiście ja popieram Ukrainę całym sercem, mogę to tak powiedzieć, ale czy ta wojna tak naprawdę jest nam na rękę? Bo tak, inflacja, musimy kupować uzbrojenie, no i wszystko właściwie tak gospodarczo jest przeciwko tej wojnie, tak? I czy po ustaniu tej wojny, i ten na przykład pan Twardo w Gazecie Wyborczej ostatnio napisał fajny artykuł, nie wiadomo jak do końca ta wojna się zakończy i nie wiadomo czy sami Ukraińcy na takie, a nie inne zakończenie są przygotowani. I czy ta wojna tak w ogóle jest nam na rękę i czy po zakończeniu wojny może się okazać, że wcale Ukraina nie będzie do końca naszym sojusznikiem? Czy ja myślę, że sojusznikiem naszym będzie również konkurentem w pewnych obszarach. W rolnictwie będzie, tak, to już widzimy. Natomiast czy nam się ona opłaca? No śmiem twierdzić, że tak. Śmiem twierdzić, że jednak w ramach tego przesuwania się, no powiedziałbym, że to jest ta fundamentalna różnica, która różni na przykład mnie z znaczną częścią tych, którzy mówią, że Ukraina walczy w naszym imieniu. Otóż każdy, kto mówi, że Ukraina walczy w naszym imieniu, w gruncie rzeczy nie do końca wierzy, że jesteśmy częścią Zachodu. No bo co to znaczy walczy w naszym imieniu? To znaczy zakładamy, że gdyby przegrała, to my jesteśmy następni. Czyli innymi słowy w tym sformułowaniu... Przynajmniej mamy większą presję. Zaszyte jest takie przekonanie, że my to w gruncie rzeczy to może wcale nie jesteśmy i Amerykanie to nas porzucą. Nie porzucą nas. Z tysięcy powodów między innymi w związku z tym faktem, iż znaczna część kapitału w Polsce należy do międzynarodowych korporacji. W związku z tym jakby to jest fundamentalnie nieprawdziwe, ładnie brzmi. I to nie oznacza, że ja jestem antyukraiński, bo jestem z całego serca proukraiński, natomiast nam się to opłaca. Ja śmiem twierdzić, że my się tak powoli stajemy takim nowym RFN-em. No. Niestety bez Rammstein, ale z Rzeszowem. Kuba, jak ty nam się ta wojna opłaca? To jest świetne pytanie dla człowieka związanego z lewicą. Czy wojna się opłaca? Nie tylko ta, ale w ogóle jakaś. Nie no, ja jako pacyfista uważam, że żadna wojna się nie opłaca. Ale Kuba, ale nie czepiaj się. Nie my ją wywołaliśmy. Tylko Rosjanie ją wywołali. W związku z tym teraz pytanie. Skoro już ją wywołali, to czy my na tym wygrywamy, czy przegrywamy? Uważam, że głębokie przekonanie polskich elit, szczególnie tych prawicowych, jest takie, że ta wojna nam się opłaca i są w tej wojnie bezgranicznie zakochani właśnie z tego powodu, że gdyby ktoś powiedział polskim elitom politycznym 5 albo 10 albo 15 lat temu, że będzie taka sytuacja, w której Rosja będzie dostawała łupnia, cały świat będzie śmiał się z Niemców, a Amerykanie będą ściągali tu polskie wojska, to oni by sprzedali obydwie nerki i własną matkę za to, żeby do tej sytuacji doszło. Tak? I właśnie ją mają, właśnie ona się jakby toczy na naszych oczach i pozostaje z punktu widzenia tych polskich elit politycznych tylko się cieszyć, kibicować to, że trwało jak najdłużej. Nas wyśmienicie, tak? NATO się rozszerza. Niemcy relatywnie tracą
prestiż i wolę oddziaływania na resztę Unii Europejskiej. Europa się niejako amerykanizuje. To jest teza nie moja, tylko znowu podeprę się znanym think tankiem prozachodnim, żeby nie było ECFR-em. Dokonuje się wasalizacja Europy przez Stany Zjednoczone, daleko ECFR, idąca. No ECFR to jest taki bardziej niemiecki niż amerykański, też dodajmy. No, ale autorzy są różni, wiesz, Mark Leonard, Ivan Krastev, tam Timothy Garton Ash piszą, no nie są to Niemcy ani z urodzenia, ani z poglądów. Chociaż dobrze, ale dokonuje się wasalizacja Europy przez Stany, czy nie? Naszej części Europy, czy całej Europy? To podzielę to na dwa. Naszej czy całej? Nie, no, naszej ja, i całej. Nie, no ja nie mogę się zgodzić ze sformułowaniem, że wasalizacji. Twoje lewicowe serduszko jednak za mocno bije czasami. Pogłębia się uzależnienie Europy od amerykańskich surowców energetycznych i surowców energetycznych pochodzących od bezpośrednich sojuszników Stanów Zjednoczonych i ich klientów. Zarówno jak i pogłębia się uzależnienie w dziedzinie bezpieczeństwa. To znaczy nie tylko wyraża się ono w wołaniu, żeby Amerykanie ściągnęli tu więcej żołnierzy, ale także aby nowo przyjęte kraje członkowskie NATO, Finlandia i Szwecja, kupowały to amerykańskie uzbrojenie i żeby ta architektura bezpieczeństwa w ogóle uwzględniała Amerykanów bardziej. To, że sami Amerykanie tego nie chcą, to jest inna rzecz, bo nigdy tego nie chcieli, ale generalnie rozpoczyna się szereg procesów, które z punktu widzenia polskich elit politycznych no są dziejową szansą. Okej, okay, ale Kuba, spróbuj na moment darować sobie niechęć do polskich elit politycznych, bo ja też ich nie za bardzo lubię, ale pomyśleć na moment, czy nam, Polsce, bo wiesz, poza elity takie, śmakie, jakie one są, to wiemy, ale jeszcze jest Polska. Czy nam, Polsce, to, co się dzieje, się opłaca? Bo wiesz, bo jeżeli skupimy się na tym, że nie lubimy polskich elit, no to wiesz, to możemy dojść do tego nie punktu. Nie, można dojść do tego punktu, do którego już doszły elity pisowskie i platformerskie, które tak bardzo już zaczęły utożsamiać państwo z tą lub inną partią, że są gotowe cieszyć się, jak się coś nie udaje, dlatego że rządzi ta lub inna opcja, tak? I w związku z tym, wiesz, nie wpadajmy w to, Kuba, bo to jakby wiesz. Pal licho ich, tak? Zostawmy ich. Wznieśmy się ponad to towarzycho. Przepraszam za wyrażenie. No ale czy nam, Polsce? Wiesz, sam trzykrotnie, jeśli nie więcej, podkreśliłeś, że jestem lewicowy, więc jeżeli coś mnie jako lewicowca wiąże jako credo, to obowiązek analizy klasowej. Wiesz, jest tak, że inaczej wygląda spojrzenie na inwazję Rosji na Ukrainę, jak jesteś warszawskim think tankowcem, a inaczej jak mieszkasz w Wobrzychu w domu opalanym węglem, tak? I te różnice się zaostrzą, tak? One na razie są bardzo mocno przyklepane przez wiele rzeczy, ale wzrost postaw antyukraińskich, które pokazują konsekwentnie na przykład prowadzone przez zespół doktora Roberta Staniszewskiego badania w zespole UW Lab, jakby to pokazują, że to pęknięcie się też unaoczni. To znaczy, że inaczej interes Polski będzie postrzegany przez warszawskie elity polityczne, które myślą kategoriami sojuszu z Waszyngtonem, wielkiego bezpieczeństwa, wielkiej strategii, a inaczej przez ludzi, którzy będą uważali, że ta wojna ściąga na nich ekonomiczne wyrzeczenia. Ale jedno pytanie. Ten wzrost ukraińskich nastrojów to jest mierzony w stosunku do sytuacji sprzed półtora roku, kiedy jest pik i wszyscy są pro. I to jest oczywiste, że to nie mogło być aż tak pięknie. Czy to jest mierzone w stosunku do sytuacji sprzed 10 lat? Bo wiesz, bo my mamy do czynienia z dwoma procesami. Mamy z procesem takim, że Polacy, wiesz, ja pamiętam, jak ja pracowałem za wschodnią granicą i poszedłem do Empiku kupić przewodnik po Białorusi. Okazało się, że nie było. Był jeden o Ukrainie, za to było 14 Tajlandii. Tak wyglądała polska rzeczywistość, tak? Że o Tajlandii miałem 14 przewodników, o Ukrainie miałem jeden, o Białorusi miałem zero. I jeżeli spojrzysz na to, jak my znamy Ukraińców, jak każdy Polak wie, że ten Ukrainiec to jest taki normalny człowiek, to mamy niesamowity postęp. Ale w tle jest oczywiście to, że w porównaniu z sytuacją sprzed półtora roku, no będą się pojawiać nastroje antyimigranckie, bo one zawsze wszędzie na świecie się pojawiają. No to jest jakby naturalne zjawisko, tak? Duży napływ uchodźców, nastroje antyimigranckie, no to jest jakby 2+2, tak? Więc pytanie. Mnie chodziło w tym pytaniu raczej o ten wymiar gospodarczy, tak?
też... On też nie jest jednoznaczny. Znaczy, jak jesteś szefem polskiej firmy w tym momencie, znaczy teraz podwyżka płacy minimalnej, jak jesteś szefem polskiej firmy, to jest super. Do Polski przyjechało ponad milion wykształconych ludzi, głównie kobiet, skłonnych pracować za niskie stawki. Z punktu widzenia polskiego kapitału to jest dogodna sytuacja. Jakby fajnie, że tak jest. Tak? Plus on jest jeszcze bardzo chłonny na imigrację, chciałby jeszcze jej więcej. Z punktu widzenia polskiego pracownika, bo polskiej małej firmy to nie jest dogodna sytuacja, bo na przykład nowo powstałe ukraińskie firmy wygryzają polskie w niektórych gałęziach gospodarki, czy tworzą im bardzo nierówną konkurencję. Tak? Poprzez na przykład ściąganie swoich rodaków z tych najbardziej biednych czy dotkniętych konfliktem zbrojnym regionów, którzy gotowi są pracować za niższe stawki. To nie jest takie proste. Tu się Witek ze mną zgodzi. Geopolitycy używają takich wielkich kategorii typu Polsce się opłaca albo tam nasza wielka strategia to jest taka i taka. Ja próbuję trochę pokazać coś innego. Znaczy, to jest bardziej skomplikowane. Nie ma jednego polskiego interesu, który będzie podzielał każdy Polak na każdym szczeblu drabiny społecznej i w każdym jakby miejscu, w którym żyje. Im dłużej ta wojna będzie trwała, moim zdaniem tym ta dywergencja, to rozbiegnięcie się opinii będzie większe. To znaczy prezydent Duda będzie do końca swojej kadencji błagał o selfie z Zełenskim i jakby będzie dalej czerpał korzyści PR-owe także z tego konfliktu, bo jakby tak rozumie swoją misję w tej wojnie, ale coraz więcej Polaków będzie wściekłych. Skądinąd warto byłoby te nastroje też jakby uczciwie opisywać i się z nimi konfrontować, tak, a nie je zakopywać pod dywan. To ja spróbuję dosłownie 30 sekund odpowiedzieć na pytanie o element gospodarczy. Czy ja wierzę w to, że zarobimy na zbrojeniach, bo zbrojenia mogą być kołem zamachowym gospodarki? Nie wierzę. Bo kiedyś pracowałem w firmie handlującej bronią i wiem, jak wygląda kondycja polskiego przemysłu zbrojeniowego. I w związku z powyższym i nie wierzę w to, że może się poprawić po prostu, dlatego że w Polsce dobrze zarządzane spółki w tym sektorze to są spółki prywatne, a państwowe są źle zarządzane. Za PiS-u chyba 7 zarządów się wymieniło w PGZ-cie albo 6 w PGZ-cie. W związku z tym oni niczego nie zbudują, nic nie zarobią. Technologii, jak ja słyszę o transferze technologii, jaki transfer technologii? Do kogo? Przy tam już kadra inżynierska, ta, która jeszcze coś umiała, to albo zmarła, albo przeszła na emeryturę. No w związku z tym to nie istnieje, tak? Więc nie wierzę, to nie będzie koło zamachowe. Czy zarobimy na odbudowie Ukrainy? Nie zarobimy na odbudowie Ukrainy, tak jak nie zarobiliśmy na odbudowie Iraku. Ale są dwa elementy. Mówiłeś, żeby nie zastawiać tych konfliktów ze sobą. Ale są dwa elementy. Jest kwestia demograficzna, która była dużym kłopotem i tutaj to jest istotny element. I jest drugi istotny element. Mianowicie biznes jest tam, gdzie czuje się bezpiecznie. I to jest absolutnie dla mnie kluczowe. To znaczy w momencie, w którym Polska w przeświadczeniu wielkich korporacji, ale też zwykłego biznesu, również polskiego, tych ludzi, którzy po prostu mając, jak się ta wojna zaczynała, znałem przynajmniej kilku zamożnych ludzi, którzy zaczynali mówić, no wojna, trzeba kupić mieszkanie w Hiszpanii. Po pół roku stwierdzili, nie ma co kupować mieszkania w Hiszpanii. Przecież tu wszystko jest okej, tu jest bezpiecznie. I to jest w ogóle podstawa jakiegokolwiek rozwoju gospodarczego, że nikt się stąd nie ewakuuje. No, tylko, że przez Zachód, przez ludzi Zachodu, może nie przez Zachód, ale przez ludzi Zachodu, czy nawet Japończyków trochę uważani jesteśmy za państwo frontowe. To się... to ja powiem. Polska giełda już to zdążyła zdyskontować, kurs złotówki też. Polska jest w ogóle państwem niezwykle... Cudu gospodarki. To też. Będę miał niedługo rozmawiać z profesorem Marcinem Piątkowskim, jego książce Złoty Wiek, tak tam się pojawi. Ale nie, my mamy niezwykłe szczęście. To znaczy nawet w sytuacji toczącej się za naszą granicą wojny, w którą jesteśmy w sposób dość bezpośredni zaangażowani, tu nie ma żadnej katastrofy gospodarczej i nie ma masowej ucieczki kapitału, ani hiperinflacji, ani tych wielu rzeczy, które całkiem właściwie wystarczyłoby naprawdę jedna źle wystrzelona rakieta czy kilka jakichś pomyłek, do których mogłoby dojść. Więc w tym sensie jesteśmy szczęściarzami. Ja tego nie rozpatruję w kategorii zysku. Nie wiem, staram się nie wypływać na aż tak cyniczne wody. I też wiem, że w tym momencie jesteśmy beneficjentami tego, że ta wojna się toczy tak, jak toczy. W sposób skądinąd dla Ukraińców wcale nieoptymalny, bo zamienia się w wojnę taką na wyniszczenie czy pozycyjną, tak, i te linie frontu się przesuwają powoli. Ale jesteśmy beneficjentami tego, że
póki co wszystko to najgorsze, co mogło się wydarzyć, to się wydarzyło w pierwszych kilku miesiącach. Jakby to jest za nami i jakby widać też, że otoczenie biznesowe, kapitał międzynarodowy się do tego dostosował. No było dużo wstydu, ale czy to się odbiło na cenach dla polskiego konsumenta? Nie, no była to kompromitacja rządu. Rolnicy są źli, znaczy producenci rolni są źli na rząd. Mam zresztą rodzinę na Podlasiu, którą pozdrawiam teraz serdecznie z tego powodu, ale to nie jest katastrofa. Czy stało się coś przykrego, głupiego, bo coś było powodem do wstydu, co też pewnie przełożyło się na nasze relacje Polski i Ukrainy, ale to nie była katastrofa. Katastrofę to my obserwujemy w krajach, które naprawdę są dotknięte w tym momencie brakami żywności. Myślę, że się nic nie stanie. Myślę, że Ukraina bardzo mocno przelicytowuje w tym względzie, zakładając, że Komisja Europejska stanie po stronie Ukrainy przeciwko państwom członkowskim. No to jest, powiedziałbym, abstrakcyjne. To jest jakieś pomysły skierowania skarg do Światowej Organizacji Handlu. Ja mogę jedno zdanie tylko, dobra? Bo tak samo, jeszcze raz powtórzę to samo, przepraszam Państwa, że się powtarzam, ja czego nie mam w zwyczaju. Ta wojna w tym kształcie, jaki ona ma teraz, ma dla Polski konsekwencje gospodarcze zarówno negatywne, jak i pozytywne. Znaczy, rosną ceny nieruchomości, na przykład jest dużo większa presja na rynek najmu. To jest niedobre z punktu widzenia polskiego obywatela, ale z drugiej strony czytam ostatnio, że w Polsce powstało kilka tysięcy białoruskich firm informatycznych, jednoosobowych działalności gospodarczych w dziedzinie informatyki. No i teraz znowu można tak powiedzieć, pewnie polski informatyk jest zły, że ktoś mu robi konkurencję, ale z drugiej strony dla Polski, jako dla hubu informatycznego całego regionu, to dobrze, że tu się przeprowadziło kilka tysięcy Białorusinów i pewnie jeszcze więcej Ukraińców, którzy się nie przyznają, bo nie chcą być powołani do woja, ale jakby, którzy mają tutaj firmy informatyczne. Tylko to jest bardziej skomplikowane, jak sądzę. Frustracja będzie rosła w tych segmentach społeczeństwa i w tych regionach, które czują się szczególnie dotknięte. Ja bym chciał coś takiego jeszcze innego, bardzo osobistego dodać, bo się przypadkowo znalazłem tutaj dzisiaj i chcę powiedzieć o takiej rzeczy. Przez ponad 5 lat stoi w Polsce opłacony w Ameryce pomnik rzezi wołyńskiej mojego przyjaciela Andrzeja Pityńskiego, który umarł chyba ze 2 czy 3 lata temu i nie może znaleźć miejsca swojego w Polsce, bo wszyscy idą przeciw. Ukraina nie chce się na ten temat wypowiadać. Andrzej Pityński, który jeden z największych rzeźbiarzy na świecie, jego pomnik stoi na tle na przykład Manhattanu i to w Stanach. Mieszkał tam 40 czy 50 lat, wybitny twórca, o którym pisałem wielokrotnie. I teraz tak, ten pomnik stoi, jeszcze za życia byłem z nim, wjechaliśmy, ma kilka pięter, olbrzymi. Nie może znaleźć swojego miejsca. A on ten pomnik zrobił z zasady, ponieważ wywodził się z Ulanowa, czyli z miejsca, gdzie właściwie te rzezie wołyńskie się odbywały i w domu rozmawiali o tym, zrobił w dobrej wierze. No i Ukraina zachowuje się w sposób zupełnie nienormalny na ten temat. Obchodzi uroczystość tych, którzy to robili. A Polska idzie w drugą stronę. Ja nie wiem, ja nie rozumiem tej sytuacji i naprawdę jestem zbulwersowany sytuacją, że tyle lat ten pomnik czeka na swoje miejsce. Może teraz stanie przy Via Carpatii czy gdzieś przy tej drodze, ale to jest coś niesamowitego zupełnie. Jego kilka pomników w Polsce stoi olbrzymich, w Warszawie na przykład ten, jak się na Żoliborz jedzie, Armii Błękitnej i parę innych rzeczy. Wybitny wielki rzeźbiarz, pomnik odlany za olbrzymie pieniądze i tylko dlatego, że rzeź wołyńska, że Ukraińcy mordowali Polaków i do dziś obchodzą po prostu, no bo cały czas fruwacie tylko po tych wielkich państwach, po tym wszystkim, a coś, co dotyczy Polski. Tyle i aż tyle. Dziękuję bardzo. Pan, co nie fruwamy, tylko taki jest temat tej dyskusji. Natomiast czy to jest ten taki pomnik z widłami i dzieckiem nabitym na widły? No więc powiem panu w ten sposób. Nie znam rzeźbiarza, o którym pan wspominał. Nie jestem specjalistą od rzeźby. Ja akurat, będąc jednoznacznie proukraiński, uważam, że kwestia rzezi wołyńskiej wymagałaby, powiedziałbym, większej dozy ekspiacji ze strony ukraińskiej.
czy ja powiedziałem coś niestosownego, bo pan się tak złapał za głowę. No wie pan, no jeżeli przeszkadza panu to, że wypowiadam się w sposób zniuansowany, to ja niestety panu już na to nie poradzę. Natomiast ten pomnik jest fatalny, w mojej opinii, dlatego że pomniki mają upamiętniać, a nie wywoływać wzajemną nienawiść. W związku z tym, wie pan, równie dobrze można by postawić w Piaśnicy pomnik Niemca przebijającego Polaka bagnetem i gdybym był samorządowcem i otrzymał taki pomnik, to też bym go nie postawił, podobnie jak nie postawiłbym nigdy żadnego pomnika, który nie upamiętnia, a jątrzy. I mówię to, stwierdzając równocześnie, że oczekiwałbym od strony ukraińskiej zdecydowanie większej dozy ekspiacji i uderzenia się też w piersi za tą przeszłość fatalną. Ale nie jesteśmy, że tak powiem, nie jest to dyskusja w Akademii Sztuk Pięknych, więc szanuję pańskie zdanie na temat pomnika, ja mam inne. Przepraszam bardzo, ale nie można wymagać od Ukraińców, żeby Ukraińcy myśleli po polsku i patrzyli się na kwestię konfliktu, który miał miejsce w sposób polski. Ale ja tego nie powiedziałem. Właśnie nie. Nie, ja tego nie powiedziałem. Tak. Ale o tym jest ta debata, że nie można wymagać od Brazylijczyków, mieszkańców Korei z południa i nie wiem, wielu innych krajów, żeby myśleli tak jak Polacy. Polacy to jest tylko nasza specjalność. Tylko od nas można wymagać, ale i mieli obowiązki polskie. No tak, ale wiesz, jeżeli zdążasz na zachód, to przyjmujesz standardy zachodnie, a w ramach tego standardu... To jest pytanie jeszcze jedno. Okay. Nie, trochę się wyzłośliwiam, przecież wiesz, że... Tak, a propos tego, o czym panowie mówili, czy Polska zarabia na tej wojnie, czy zarobiła, czy zarabia nadal, chciałbym tylko dodać jeden element, to znaczy rysujący się już prawie zrealizowany, tak myśli jego twórcy, sojusz polityczno-biznesowy Francja, Niemcy, Rosja. Oni już myśleli, że już są w ogródku, już witają się z gąską i nagle to wszystko runęło na chwilę, na pewien czas, bo nie mam wątpliwości, że to się odbuduje, ale poprzez tą wojnę to na chwilę runęło. Inna sprawa, czy my dokonaliśmy właściwego wyboru, jakby stawiając się o konie wobec tego sojuszu, zamiast się do niego przyłączyć, ale to jest inna dyskusja. Podjęliśmy taką decyzję, że jesteśmy temu przeciwni i na chwilę zyskaliśmy pewne 5 minut, bo to na chwilę runęło. I możemy to jakoś wykorzystać. A mogę wejść słowo? Tak. Ale jeżeli pan mówi sojusz, tak, to czy nie używa pan, wie pan, tak jak wiele, wiele lat temu, jak studiowałem, to pamiętam, że była taka gradacja, że jest spór, konflikt, no w teorii stosunków międzynarodowych, czy nie pamiętam, jak ta gradacja szła. No tak samo jest gradacja systemów, prawda, autorytarnych, jest miękki autorytaryzm, autorytaryzm, dyktatura, totalitaryzm, totalitaryzm ludobójczy. I teraz pytanie, czy jeżeli pan mówi o tym pewnym graniu Niemiec i Francji, chociaż chyba bardziej Niemiec, z Rosją, niewątpliwie istniejącym, niewątpliwie niezgodnym z polskim interesem, niewątpliwie egoistycznym, pełna zgoda. Ale czy używając słowa sojusz, nie używa pan jednak słowa, które idzie o pół tonu za daleko, bo jednak sojuszu to nie byli ze Stanami Zjednoczonymi. Tak, tylko że proszę pamiętać, nie jesteśmy w trakcie wykładu naukowego, no, tylko w trakcie dyskusji, gdzie pewne skróty myślowe no, są jednak no tak, dopuszczane, tylko dlatego powiedziałem o tym sojuszu. Mógłbym oczywiście to zniuansować, ale już dla jakby bardziej uproszczenia wypowiedzi użyłem słowa sojusz. Nie, no tak, tylko chodzi o to, że wie pan, to nie chodzi o to, że ja tutaj, wie pan, ja akurat naukowatości to bardzo nie lubię. Chodzi mi tylko o to, żebyśmy będąc, wie pan, ja naprawdę napisałem dostatecznie dużo antyniemieckich i krytycznych, nie antyniemieckich, krytycznych wobec Niemców tekstów, w których, wie pan, jechałem równo i twardo po Nord Stream 2, żeby nie musieć się, że tak powiem, jakoś zastrzegać. Ale czasami widzę taką trochę przesadę. To jakby, wie pan, to nie jest tak, że Niemcy wyszły ze świata Zachodu. No, to tak nie było.
Oni jednak się, wie pan, to wszystko było w ścisłej koordynacji z Amerykanami. I to się zaczyna od Adenauera. Z Rosją, te bliskie kontakty, te biznesowe, kontrakty, prawda, i tak dalej. I równocześnie cały czas koordynacja z Amerykanami, w którymś momencie za Trumpa idzie na ostro, ale pod koniec Trumpa już też się dogadują. No tutaj się absolutnie nie zgadzam, ale to zostawmy, bo to tylko chciałem dodać jakby do tego, co panowie mówili. Natomiast moje pytanie jest inne. Czy my nie popełniamy takiego fundamentalnego błędu, również tutaj w tej rozmowie? Mówimy o polityce zagranicznej, a jednocześnie mieszamy ze sobą postępowanie rządów i sympatię czy wypowiedzi publicystów, think tanków, czy zwykłych ludzi, prawda? Nawet tutaj w tej dyskusji przywołujemy, że ten powiedział to, czy ten powiedział tamto. Myślę, że zwykły człowiek, myślę, że czymś innym, zupełnie czymś innym jest nastawienie społeczeństw, ich sposób myślenia, a czym innym zupełnie się kierują rządy. Pewnie w jakiś sposób sympatiami społecznymi też, ale podejrzewam, że jest to na ostatnim miejscu. Klasycznym przykładem są Niemcy, dla których znacznie ważniejsza w sumie, sumarycznie, jest współpraca z Polską. Znacznie większe obroty mają drobne firmy niemieckie, współpraca graniczna z Polską niż z Rosją, ale te kilka wielkich niemieckich koncernów, które zarabiają na współpracy z Rosją, mają znacznie większy wpływ na postępowanie rządu niemieckiego. I mimo, że Niemcom się nie podoba wcale to ich zblatowanie z Rosją, które nastąpiło w ciągu ostatnich kilku czy kilkunastu latach, to jednak rząd niemiecki to prowadzi, bo to jest korzystne dla tych kilku koncernów. Wracając do tego, o co pytam, czy my nie popełniamy błędu, nie powinniśmy ściśle mówić, że rząd niemiecki, czy ściśle rzecz biorąc nawet MSZ niemiecki, MSZ francuski, sekretariat stanu amerykański, zamiast mówić Niemcy, Francuzi, Amerykanie, czy na przykład o nas, że my coś zrobiliśmy albo my uważamy. No nie, nasz rząd, obecnie rządzący na drodze demokratycznych wyborów, prowadzi taką politykę, ale to my to nie znaczy, że od niemowlaka, prawda, do ministra spraw zagranicznych, bo rząd, a społeczeństwo, no społeczeństwo nie prowadzi polityki zagranicznej. Po pierwsze, bardzo dziękuję za to pytanie, to jest bardzo dobre pytanie. Po drugie, no, mam wrażenie, że dokładnie to, o co pan apeluje, starałem się robić w trakcie całego mojego wystąpienia, mówiąc elity takich i takich państw, albo administracja Bidena, lub administracja Trumpa, lub rząd w Warszawie. Dokładnie starałem się poczynić to rozróżnienie, żeby pokazać, że to niekoniecznie jest tak, że na przykład każdy Brazylijczyk myśli dokładnie to samo w sprawie Rosji, natomiast dziwnym trafem była kontynuacja między ze wszechmiar odmiennymi rządami Jaira Bolsonaro i prezydenta Luli, tak? Mimo, że były bardzo różne w wielu innych dziedzinach, tutaj akurat polityka była dość zbieżna, moim zdaniem podyktowana sprawami gospodarczymi. Więc ja to rozróżnienie staram się robić, ale to jest podwójnie dla mnie ciekawe, że pan to pytanie zadaje, dlatego że dzisiejszy dzień, przygotowując się do rozmowy z Witkiem, zacząłem od lektury takiego tekstu w Le Monde Diplomatique, który właśnie zarzucał naiwność lewicowemu myśleniu, które utożsamia właśnie postawę różnych reżimów na świecie z wolą ich ludzi. Innymi słowy, z tego, że reżim Asada popiera Putina, no nie wynika z tego, że Syryjczycy kochają Putina, być może wręcz przeciwnie, uważają go za mordercę. I to jest bardzo ciekawy tekst, on stawia taką bardzo mocną tezę, że nawet Palestyńczycy są proukraińscy, to jest bardzo mocny tekst, ale potem skonfrontowałem go ze statystykami, żeby zobaczyć, gdzie rzeczywiście jest ta rozbieżność między wolą społeczeństwa i postawą różnych rządów. I biorąc pod patrząc na tak zwane mocarstwa regionalne, czy państwa średnie, wielkośrednie, jakkolwiek chcemy sobie je nazwać, to tej rozbieżności nie ma zbyt dużej. Znaczy społeczeństwo hinduskie, indyjskie w 60% uważa, że z Rosją należy się dogadywać, traktować ją jako albo sojusznika z przymusu, czy tam przyjaciela z przymusu, albo z wyboru, ale generalnie większość jest za dealowaniem z Rosją. W Turcji jest podobnie, w Brazylii jest podobnie. Okazuje się, że tak naprawdę postawa tych rządów, którą my uważamy za taką lawirancką, koniunkturalną czy cyniczną, wcale nie jest bardzo odległa od tego, jak realnie wygląda rozkład sympatii w tym społeczeństwie, bo w każdym z nich, czy weźmiemy indyjskie, brazylijskie, czy nie pamiętam, jakie wymieniłem tam trzecie, ale w każdym razie w każdym z nich ten odsetek ludzi, którzy uważają Rosję za jednoznacznego wroga lub przeciwnika, z którym należy je skonfrontować, tam waha się od tam 14 do 30%. Powiedzmy, więc jest to zdecydowana mniejszość. Więc tu mamy w pewnym sensie wspólnotę jakby postrzegania świata. Co więcej, w kontrze do tego tekstu z Le Monde Diplomatique,
Znaczy, prawdę mówiąc, nie byłbym tak naiwny, żeby myśleć, że przeciętny Kongijczyk, Palestyńczyk, mieszkaniec Wenezueli czy Kubańczyk myśli bardziej o swojej wspólnocie losu z Ukraińcem i szuka globalnej platformy antyimperializmu, niż zastanawia się jednak, co wpłynie na jego cenę chleba, znaczy na cenę chleba w sklepie. Natomiast jeżeli chodzi o te duże państwa, mówię Turcja, Brazylia, Indie, to tam proporcje opinii publicznej wskazują na to, że postawa tych rządów nie jest jakoś radykalnie inna niż to, co uważają te społeczeństwa. A ja tylko dopowiadając, teraz piszę książkę o polityce zagranicznej i zastanawiałem się z moim wydawcą, tak bardzo wstępnie, jaką damy okładkę. No i ja miałem taki pomysł, żeby zamieścić mapę świata, ale nie taką, jak my sobie ją zazwyczaj wieszamy, tylko taką, jak na przykład Amerykanie w swoich gabinetach mają, bo wtedy Polska byłaby tak mniej więcej gdzieś, gdzie Nowa Zelandia. I to dobrze byłoby, jeszcze można ją odwrócić w ogóle, południe dać na północ, żeby tak po prostu czasami spojrzeć, że może z punktu widzenia naszego najważniejszego sojusznika nie jesteśmy w centrum świata, bo ten taki tradycyjna mapa powoduje, że my gdzieś automatycznie widzimy się w samym środku i nam to źle robi na myślenie. Ale potem inny, i tutaj dochodzę do tak może refleksji na temat tego, co pan powiedział. Ja wie pan, poza polityką mam jeszcze taką pasję motoryzacyjną. Kolekcjonuję stare prospekty samochodowe i mam taki bardzo ładny prospekt Rolls-Royce'a z lat 50. One były, nie było zdjęć, tylko były rysunki i akwarele. No i jest taka jedna akwarela, jest taki jakiś budynek, widać, że jakiś taki bardzo zacny. Wiszą brytyjskie flagi, stoi Rolls-Royce i jest kilku panów we frakach, którzy podają sobie rękę. Ale te flagi sugerują, że to nie jest biznes, tylko to jest jakieś, prawda, w sprawie kryzysu sułaskiego właśnie się dogadujemy. I potem jest ulica, tam nie widać, jakie samochody, bo to jest taka akwarela, to wszystko jest takie rozmazane i jest tłum ludzi po drugiej stronie ulicy. I tylko rzeczywiście w życiu nie dostanę od Rolls-Royce'a zgody na wykorzystanie, bo musieliby sprawdzić książkę pod kątem seksizmu, antysemityzmu i wszystkiego, i zanim by dali zgodę, i w życiu nie byłoby mnie stać na prawa do reprodukcji tej akwareli. No oczywiście, to jest lata. W prospektach luksusowych marek osoby czarnoskóre pojawiają się gdzieś tak w latach 80. mniej więcej, wcześniej nie. To zresztą bardzo jest ciekawe, kiedy się pojawiają kobiety młodsze, kiedy no to w ogóle jest zmiany kulturowe widać. Chodzi mi o to, że ja w tej akwareli widzę, powiedziałbym, pewien obraz tego, jak się robi politykę. Bo my mamy dzisiaj takie wrażenie, że tam, prawda, Twitter, ministrowie się piszą SMS-y do siebie, no piszą SMS-y, no owszem, i na Twitterze tweetują, czy tam xują, czy jakkolwiek to się teraz nazywa, a koniec końców jest dokładnie jak na tej akwareli. Tylko że w związku z tym, że każdy ma aparat fotograficzny, to się od tyłu zajeżdża. Myślę, że się nic nie zmieniło. Myślę, że prawdziwa polityka. I dla mnie takim momentem, kiedy pojawiło się, który był... Znaczy eureką było dla mnie to, jak bardzo wszyscy w Polsce byli zdziwieni, kiedy pojawiły się informacje o tym, że odbywają się nieformalne rozmowy amerykańsko-rosyjskie. I nagle wszyscy w Polsce byli zdziwieni, że oni ze sobą rozmawiają. No Jezus Maria, no przecież to jest chyba oczywiste, że ze sobą rozmawiają, tak? No tacy emeryci i tak dalej. No my też swoją drogą, ja kiedyś zastanawiałem się z współprowadzącym mój podcast Zbigniewem Parafianowiczem, których emerytów my moglibyśmy wysłać na świat, żeby rozmawiali. No i nam wyszło, że co prawda jeden czy drugi by się znalazł, tylko akurat aktualnie rządzący go nie lubią, w związku z tym nie ma nikogo. Ale tacy emeryci są przydatni, tacy właśnie, którzy sobie gdzieś tam jakimś odrzutowcem polecą, pójdą na... No to już... Kissinger jak się gdzieś pojawi, to zawsze mu zdjęcie zrobią, więc może... Ale... No on już, że tak powiem...
On już przedobrzył. Ale prawdę powiedziawszy, jego analiza jest nadal w mojej opinii bezbłędna. I jedno króciutkie, ja wiem, że... Sam powiedziałem, czy przy lewicowcu coś dobrego o Kissingerze, to jest w ogóle... Ale w której... Wiesz co, jakoś nie słuchałem, pomyślałem na odpowiedzi dla pana i w ogóle przeoczyłem, co powiedziałeś. Nie, no wiesz co, naprawdę. Jest jeszcze jedna rzecz, króciutkie tak uzupełnienie. Tak, to się w głowie nie mieści. Króciutkie dobrze. Uzupełnienie. Ale mądry. Kissinger przeżył wiele ludzi, między innymi 4 miliony tych, których zamordował, więc to jakby nie jest... Ja wiedziałem, że ten lewak coś takiego powie. Jest jedna kompletnie banalna rzecz, ale którą należy w tym miejscu powiedzieć i pana pytanie ją też sprowokowało. To też nie jest tak. Są elity różnych państw, które lubią Rosję właśnie dlatego, że Rosja umożliwia im korupcję, złodziejstwo, przemoc i gwałt. To trzeba powiedzieć otwarcie. To nie jest tak, że elity polityczne w wielu krajach, na przykład Afryki Zachodniej czy Subsaharyjskiej, kochają Rosję, bo uosabia antykolonialną misję Związku Radzieckiego, bla, bla, bla. To nie jest prawda. Puszkin i Turgieniew. Tak. Nie, bo w przypadku Angolii czy RPA 30 lat temu to było prawdą. W sensie tak, że no Rosja, że Związek Radziecki wspierał ich walkę antykolonialną i tam był ten sentyment. Dzisiaj, i też potwierdzają to w jakimś sensie badania, dzisiaj są jednak pewne bardzo skorumpowane elity różnych krajów, które wolą Rosję z bardzo prostego powodu, ponieważ Rosja umożliwia im także okradanie ich własnych społeczeństw, umożliwia im jakby trwanie przy władzy, używanie przemocy i tak dalej i w tym sensie jest wygodnym patronem. Jakub Dymek o przewadze ZSRR nad Rosją. W jakim w sensie przewadze? No nie, znaczy, no bo że... ZSRR miało przewagę, miało ideę. No, to, słuchaj, tak. Ty lubisz komunizm czy tak. Nie? Ja nie lubię, ale komunizm ideą był. No. Tak. No. Tak, ale no dzisiaj to jest... A ruski mir dla Gabończyka nie jest ideą. Nie, no. Nie jest. Nie jest. I w tym sensie ten sojusz to jest za mocne słowo, jak mi zaraz zwrócisz uwagę, to porozumienie taktyczne jest tym bardziej brudne. Tak? To znaczy można było zrozumieć, dlaczego wiele narodów afrykańskich jakby postrzegało Związek Radziecki jako wyzwoliciela, czy państwo, które niesie pochodnie wolności. A dzisiaj już nie mają tych złudzeń co do Rosji, natomiast wiedzą, że pozwoli ona im więcej kraść. Te elity. Ja chciałem zwrócić uwagę, że kolega z lewicy mówi Związek Radziecki, a nie Związek Sowiecki. To... I słusznie, w Polsce było... tak. Dobrze, było jeszcze my już powolutku, jeszcze pańskie pytanie i będziemy zmierzać do końca, bo prowadzący i kierownictwo biblioteki daje nam do zrozumienia, że mamy kończyć. Właściwie nie pytanie. Mam 81 lat, uczestniczyłem w wielu takich dyskusjach. Gratuluję panom, to była bardzo ciekawa wymiana myśli i oby częściej takie było. Natomiast w jednej sprawie polemizowałbym trochę. My na militaryzmie niewiele zyskamy. Oddaliśmy dużo uzbrojenia na wschód, kupujemy gdzie się da i zadłużamy się. Przyszłe pokolenia będą spłacać. Prawie 4% PKB planuje się wydawać na cele zbrojeniowe i są jeszcze absurdalne rzeczy. Proszę zrozumieć, że kupujemy czołgi z trzech kontynentów. Z Ameryki, z Niemiec i z Korei. Każda inna technologia. Wszystko to opanować nie ma odpowiednio przygotowanych kadr. Szuka się gwałtownie ludzi. Proszę sobie wyobrazić, że ubierający mundur, nie znający wojska, dostaje 4900, a nauczyciel po 40 latach czasem tyle nie dostaje. Więc mamy przechył w stronę militaryzmu. To nas będzie drogo w przyszłości kosztować. Dziękuję. Tak, ja tylko jedno słowo polemiczne, bo ja nie wiem, czy pan wie, że wspomniał pan o swoim wieku, że emeryci mają całkiem dobry rating kredytowy, uważani są za wiarygodnych. Więc proszę się nie martwić, pan też będzie spłacał, nie tylko przyszłe pokolenia. Nie tak działa zadłużenie publiczne. To nieprawda. Ja tylko... ale faktem jest, ostatnie zdanie, że zakup uzbrojenia jest głównym czynnikiem, to jest w wieloletnim planie finansowym państwa uwzględnione, będzie głównym czynnikiem zwiększającym zadłużenie Polski w walutach obcych i o tym tak trzeba mówić, to jest akurat prawda. Że zredukowaliśmy swoje zadłużenie w dolarach i w euro, i w walutach zagranicznych bardzo mocno w ciągu ostatnich 10 lat, teraz ono znowu wzrośnie. Ale dobrze, tu już słyszę i widzę, że trzeba kropkę postawić i to też mówię tym, którzy nas słuchają zdalnie, bo nie widzą, że po drugiej stronie kamery trwa walka o mikrofon i o to, kto tę kropkę w końcu postawi, więc być może będę to ja.
No proszę, przejął prowadzenie spotkania. Nie zawsze ci lewicowcy są aż tak subtelni, jak myślą. No przyjąłeś, jak to można. Proszę Państwa, no to Jakub Dymek zakończył spotkanie. My Państwu bardzo serdecznie dziękujemy. Mam nadzieję, że Państwa nie zanudziliśmy. Mam nadzieję, że polemika, że tak powiem, co do gustów artystycznych nie przyćmiła polemiki dotyczącej meritum. Bardzo dziękujemy. George Bush był